Partnerem głównym Polskiej Hokej Ligi jest Województwo Śląskie. Sponsorem wydarzenia jest Województwo Śląskie. Partnerem turnieju prekwalifikacji olimpijskich kobiet w hokeju na lodzie było Województwo Śląskie. Dobry Państwu, czas na magazyn hokejowy. Za nami dwie serie spotkań Polskiej Hokej Ligi. Będziemy dzisiaj oczywiście o tym przede wszystkim dyskutować, o składzie na turniej finałowy, o Puchar Polski również, o tym, co będzie działo się w najbliższych dniach. Mam nadzieję, kilka zdań również wymienimy z naszym gościem, którym jest dzisiaj Marcin Wróbel, komentator Polski Hokej TV. Dzień dobry, Dzień Marcin. Dobry. Nie na darmo komentator, dlatego że będziemy komentować te wydarzenia, które już za nami, a działo się, możemy powiedzieć, sporo w tym sezonie, bo dwie rundy dopiero za nami, ale już wydarzeń tyle, że można by opowiadać i z pewnością dużo ciekawego. Dużo ciekawego, dużo się dzieje, ale już przed tym sezonem mówiliśmy o tym, że drużyny się wzmocniły, zmieniły swoje składy. No i że liga z pewnością będzie ciekawa, wyrównana, ale że bój o Puchar Polski będzie do ostatniego zaległego meczu, no myślę, że niewielu z nas tego się spodziewało. No to skoro już powiedziałeś o Pucharze Polski, nie przedłużając, zobaczmy sobie pierwszy skrót, który dla Państwa przygotowaliśmy. Pierwszy skrót z tego meczu, który był niedawno, bo przecież we wtorek odrabiano zaległości od KHGK z Jastrzębie, rywalizował na wyjeździe z Komarch Krakowią. Drużyna Pasów rozpoczęła ten mecz fenomenalnie od prowadzenia 1-0. Później było jeszcze lepiej, bo to prowadzenie zostało podwyższone, ale kapitalna gra Jastrzębian spowodowała, że losy tego meczu szybko się odwróciły i znowu mieliśmy sinusoidę. Wielu ekspertów hokejowych, a właściwie trochę złośliwie mówię o tym, mówiło, że może tutaj dojść do układu, bo był taki wynik, który premiował obie drużyny, żeby zagrały w rundzie finałowej. Potrzebny był remis, a później po dogrywce bądź karnych zwycięstwo Krakowi. Tak jest. Nic z tych rzeczy. Biorąc pod uwagę trenerów obu drużyn, to jest w ogóle w kategorii abstrakcji, żeby dogadywać się tutaj na wynik. Jastrzębianie, myślę, że mocno zmęczeni, mocno wyeksploatowani grą w hokejowej Lidze Mistrzów, doprowadzili do remisu, wyszli na prowadzenie w tym spotkaniu, no ale zabrakło trochę prądu. Trzeba podkreślić, że Jastrzębianie mocno osłabieni, tamte szyki defensywne przetrzebione, do grona kontuzjowanych doszedł jeszcze Martin Kasperlik, no a drużyna prowadzona przez Rudolfa Rochaczka potrafiła to wykorzystać, pewnie wygrała trzecią tercję, no i to, co zrobił Damian Kapica, to był majstersztyk, pojechał z własnej tercji, zdobył gola i to myślę bardzo wpłynęło na morale drużyny z Jastrzębia. Ale to też chyba obrazuje po pierwsze te problemy w defensywie, a po drugie być może już słabszą kondycję fizyczną, no bo jak powiedziałeś, oni grali w Lidze Mistrzów, grali o Super Puchar. Tak naprawdę te mecze są nawet częściej, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę średnią, niż co 3 dni. Otóż to przekładali mecze. Pomimo znakomitego przygotowania fizycznego, to jednak dochodzą jeszcze te hokejowe czwartki, niektóre kolejki we wtorek. Jastrzębianie musieli nadrabiać zaległości, bo mieli poprzekładane mecze, no i to nie bez wpływu na ich postawę. Z drugiej strony to, że zabraknie ich w tej rundzie finałowej Pucharu Polski, no to nie jest kwestia tego jednego meczu, bo wcześniej Jastrzębianie trochę porozdawali tych punktów niczym dobrzy wujkowie. Niespodzianką była porażka w Sanoku i myślę, że to ten mecz głównie zadecydował, że Jastrzębian
nie zobaczymy w rundzie finałowej. To też sobie zobaczymy ten skrót za kilka chwil. Natomiast rzeczywiście pogubione punkty wcześniejsze spowodowały, że Jastrzębian nie będzie po raz pierwszy od kilku lat. Nie będą rywalizować o to trofeum. Na pewno Pucharu Polski nie obronią. To też jest oczywiście bardzo ważne. Natomiast wiemy, że tam będą Katowice, będzie Oświęcim, będzie Toruń i będzie Komarch Krakowia. Na Krakowie przed tym sezonem chyba mało kto stawiał, że będzie w tej czwórce. No ale z drugiej strony po zespole Energii też chyba niewielu się spodziewało, że tak mocno zakotwiczą w czołowej czwórce. Zdecydowanie tak, chociaż jeżeli chodzi o Torunian, to trudno tutaj już mówić o niespodziance. W zeszłym sezonie znakomity sezon regularny w ich wykonaniu. Stosunkowo niewielkie zmiany, jeżeli chodzi o kształt drużyny. Fiński trener Jussi Tupamaki, który buduje tą drużynę, tak układa ich taktycznie, że praktycznie Torunianie radzą sobie znakomicie, potrafią rozgrywać bardzo dobre mecze. Nawet jakaś zadyszka, która im się przytrafia, to trener Tupamaki bardzo ładnie się wypowiedział ostatnio na łamach jednego z portali hokejowych, że on nie patrzy w tabelę w trakcie sezonu zasadniczego. I myślę, że to jest potwierdzenie też dobrej formy Torunian. No a wracając do tego meczu, który już zobaczyliśmy, Komarch Krakowie, JKHGK z Jastrzębie, czy to jest taki promyczek Komarch Krakowi, że to wszystko zmierza w dobrym kierunku? Uważasz, że Krakowia to będzie drużyna, która regularnie zacznie punktować? Bo to jest zespół do tej pory przynajmniej bardzo chimeryczny. Potrafił gubić punkty z tymi słabszymi, tak jak na przykład w Nowym Targu, co też będą mieli Państwo okazję zobaczyć, no a zdobywać na tych najmocniejszych. To jest zupełnie inna drużyna, inny model budowania też drużyny niż mieliśmy w ubiegłym roku. W ubiegłym roku, wbrew temu co mówiło się o sposobie budowania drużyny przez Krakowie, sezon regularny krakowianie grali głównie młodymi zawodnikami. Mówił o tym trener Rochaczek, że nie dali póki co ci młodzi zawodnicy jakości, stąd uzupełnił skład przed playoffem. W tym sezonie młodzi również dostają szansę. Bardzo wielu młodych zawodników Krakowi grywa. Mam tu na myśli na przykład Gosztyłę, który wchodzi regularnie dosyć. Ale trener Rochaczek ma w głowie, że Krakowia w tym miesiącu zagra Puchar Kontynentalny, którego jest gospodarzem. Od 19 do 21 listopada w Krakowie Puchar Kontynentalny. I myślę, że z tą myślą budowane jest w tej chwili forma Krakowi. Takim pierwszym celem, małym kroczkiem był z pewnością awans do rundy finałowej Pucharu Polski. Kolejnym krokiem będzie zaprezentowanie się właśnie w Pucharze Kontynentalnym i tam myślę, że pasy mają sporo, będą mieli sporo do powiedzenia i mają duże szanse, żeby zagrać w finale. Chciałem Cię o to właśnie zapytać, bo te drużyny wcale nie są takie słabe, przynajmniej jeżeli popatrzymy na nazwy, bo jest i Karaganda, i Asiago, także to są zespoły, które mogą napsuć trochę krwi i które w przeszłości z polskimi zespołami rywalizowały. Oczywiście, no tutaj polskie drużyny nie są faworytami w takich turniejach, to wiemy, no ale Jastrzębianie z dobrej strony pokazali się w hokejowej Lidze Mistrzów. A skoro no Krakowia wygrywa z JKH, to możemy wyznać pewien wniosek, to tak? by było bardzo proste. Natomiast wiadomo, że i Kazachstan, Słowacja, Poprad tam jest jeszcze, hokejowy klub z Popradu. Są Włosi z Asiago, ale myślę, że w tym międzynarodowym towarzystwie ten skład, który zbudował trener Rochaczek, jest w stanie powalczyć dwie drużyny. Na cztery, dwie drużyny awansują do finału, także myślę, że o ile Krakowia nie wygra, to o drugie miejsce może powalczyć. Dobrze, przejdźmy do kolejnych skrótów. Mamy dla Państwa oczywiście przygotowane dwie pełne serie spotkań. Zaczynamy od czwartkowego starcia Repla z Dunia Oświęcim, GKS Tychy. Mecz, który też decydował o kwalifikowaniu się do turnieju finałowego o Puchar Polski. Unia grała z GKS-em. Unia, jeżeli zwyciężyła, to sobie ten puchar czy udział w turnieju gwarantowała. GKS Tychy, jeżeli wygrywał, przedłużał szansę, a w przypadku porażki tę szansę tracił. No i tutaj też taka mocna sinusoida, jeżeli chodzi o te odczucia kibicowskie, bo najpierw 1-0 dla gospodarzy, później robi się 1-2, no i w końcu zaczynają strzelać tylko Oświęcimianie. No to jest taka święta hokejowa wojna, pojedynek Oświęcimian z Tyszanami. I kolejny... Zwyciężyli Oświęcimianie i to też potwierdziło, że ten kryzys mają za sobą, a co ciekawe, można by zaryzykować, że im mniej Oświęcimian, tym lepiej się sprawują. Po kolejnej kolejce Oświęcimianie śrubują rekord kolejnych wygranych ligowych do 7.
grając w mocno okrojonym składzie. Miałem okazję być na tym spotkaniu i GKS wcale nie grał takiego słabego meczu. Można powiedzieć, że tych szans miał sporo, ale znowu powtarzają się te grzechy z tego sezonu właśnie, że GKS Tychy potrafi stracić 2 gole w odstępie bardzo krótkim. No i tutaj mieliśmy dokładnie taką samą sytuację. Najpierw rzut karny, złapana błyskawiczna kara i kilkadziesiąt sekund mija i jest kolejna strata. Źle się dzieje w państwie tyskim, można by parafrazować te słowa. Myślę, że jeżeli chodzi o to, co się dzieje w GKS-ie Tychy, to jeszcze sobie porozmawiamy. Moglibyśmy długo rozmawiać. Rozstania z bramkarzem Raszką, z Arkadiuszem Sobeckim. No i to jest jakby efekt tego. Nie potrafią ustabilizować formy. Mają niezwykle trudno zdobywa im się gole, a później przeciwnik wykorzystuje chwilę słabości Tyszan, zdobywa 2 gole w krótkich odstępach czasu, wykorzystuje grę w przewadze i jakby ten cały misternie układany plan przedmeczowy Tyszanom wali się na głowę i schodzą z tafli pokonani. A jak byś ocenił właśnie ten ruch w przypadku przede wszystkim Andrzeja Raszki? Bo najpierw ta kontuzja, zjechał z lodu podczas spotkania bodajże z Krakowią, później między słupkami się już nie pojawił, wszedł Kamil Lewartowski, bronił raz lepiej, raz gorzej, ale stawiano konsekwentnie na wychowankę. No to jest niezwykle trudne. Czy to jest przyznanie pytanie. Się do błędu w tyskim klubie, że sprowadzono Raszkę, czy to jest jeszcze jakaś inna historia, o której nie do końca możemy wiedzieć? Gdybyśmy wiedzieli na dobrą sprawę, co się wydarzy sprowadzając Raszkę, wiadomo, że było to mocno ryzykowne, chociaż wydawało się, że przed playoffem 2 dobrych bramkarzy, jakich wtedy Tyszanie mieli, był John Murray i ściągnięto Andrzeja Raszkę. To jest taki plan na finał, na złoty medal. To nie wypaliło. No i już w tym playoffie było sporo problemów z tych głosów, które można było usłyszeć na tyskim lodowisku. Nie do końca Andrzej Raszka był akceptowany. Nie wszyscy godzili się z tym, że nie broni Murray. Murray wszedł do bramki w meczach o trzecie miejsce z GKS-em Katowice, a następnie przeniósł się do GKS-u Katowice. No i myślę, że nie dowiemy się tak na dobrą sprawę, co się za tym kryło, jaki był plan. W tej chwili Tyszanie zostają z Lewartowskim i z Zawarskim. Wiemy, że prowadzą rozmowy na temat obsadzenia pozycji bramkarza. No i tutaj jest twardy orzech do zgryzienia w Tychach, jeżeli chodzi o obsadę bramki, bo jeszcze musimy się zastanowić, co z obroną, co z napadem, bo tam się zupełnie zablokowało z przodu trio Szczechura, Mroczkowski, Cichy, które w ciemno mogliśmy zakładać, że będzie decydował o obliczach meczu. No ale oni nie są w stanie wygrywać wszystkich spotkań. Tutaj mówiliśmy jeszcze o defensywie. Doszedł Fiofanow, doszedł Sierguszkin, ale zupełnie pogubili się, gdzieś zgubili się po drodze młodzi chłopcy. Mam tu na myśli czy Gruźla, czy Krzyżek, czy Ubowski. Którzy gdzieś dostają coraz więcej szans mimo wszystko. W tej chwili, ale pamiętam to spotkanie w Jastrzębiu, kiedy Tyszanie w mocno okrojonym składzie przyjechali do Jastrzębia, tam dostali szansę i Kasperek, Krzyżek, Gruźla, Ubowski wygrali Tyszanie w Jastrzębiu z mocnym JKH, GKS-em Jastrzębie, a później gdzieś się pogubili. Wydawało się, że mogą równie dobrze wprowadzić się do drużyny, jak zrobili to młodzi zawodnicy Jastrzębia, którzy w końcu zadecydowali o pierwszym tytule dla jastrzębskiego klubu. Ale pamiętaj, zawsze się tak podkreśla w przypadku każdego klubu bez względu na dyscyplinę, mówi się, że zawsze odpowiada sztab szkoleniowy. Nie ma w Tychach już Arkadiusza Sobeckiego, który był trenerem bramkarzy. Czy ty to odbierasz jako znalezienie kozła ofiarnego, czy znalezienie jakiegoś potencjalnego rozwiązania na tą sytuację, która jest? Bo niewątpliwie w Tychach sytuacja jest mocno kryzysowa, bo przegrali już pierwsze trofeum w tym sezonie, nie kwalifikując się do turnieju finałowego Puchar Polski. Ta dyspozycja nie gwarantuje zdobywania punktów w każdym meczu. Ta gra jest chyba daleka od oczekiwań. Nie mówię o kibicach, bo wiadomo, że oni odbierają to zupełnie inaczej, ale nawet trenerów. No i tutaj zwolnienie trenera bramkarzy, no, jest odpowiedzialny za formę, czy to Andrzeja Raszki, czy Kamila Lewartowskiego, Jakuba Zawalskiego. Ale to jest tylko wycinek formy drużyny. Jeżeli trener bramkarzy odpowiada za formę bramkarzy, no to pozostali trenerzy odpowiadają za całą resztę. I nie wiem, czy tutaj wymiana trenera bramkarzy wpłynie mobilizująco na tyską drużynę, czy to jest to ogniwo, które nadawało się do wymiany.
Być może jest to jakieś plany na tyską drużynę, na to, że w tej chwili, nie kwalifikując się do rundy finałowej Pucharu Polski, Tyszanom pozostaje zająć jak najlepsze miejsce w sezonie regularnym i rozpocząć prawdziwy bój w playoffie po to, żeby nie tylko obronić brązowy medal, bo z tego tam w Tychach nie bardzo się cieszyli, ale żeby nawiązać do tych lat świetności. No małe rozgrzeszenie możemy też powiedzieć o kontuzjach, bo kontuzje to jest nieodłączny element i tutaj Filip Starzyński, Jean Dupuy, no to są mocne ogniwa tego zespołu. Zdecydowanie tak. Odeszli przecież z Tychów jeszcze Ciura, Komorski, mówiliśmy już o Mareju. No i nie wiem, czy ci zawodnicy, którzy dołączyli do tyskiej drużyny, dali taką jakość, nie tylko w umiejętnościach sportowych, ale też mentalnie. Wiemy, że przecież Filip Komorski był takim mózgiem tyskiej drużyny. Kontuzję Starzyńskiego, który z kolei w tych niższych formacjach defensywnych wykonuje bardzo dobrą, ciężką pracę, a Jean Dupuy no jako strzelec wyborowy uzupełniając, czy wspierając, czy Fiofanowa, czy Serguszkina, czy Trio. W Oświęcimiu brakło jeszcze Cichego i Witeckiego, którzy mieli kary meczu. Otóż to, no i to wszystko poskładało się przy tej wyrównanej lidze, o czym mówiliśmy, do tego, że Tyszan zabraknie w czwórce. No to zobaczmy element tej bardzo wyrównanej ligi. Komar Krakowia grała w Nowym Targu z Podhalem. Derby Małopolski zawsze iskrzyło, zawsze emocjonujące. No i tym razem okazało się, że Podhale, które zajmowało i zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli, mając niewielki dorobek punktowy, potrafiło Krakowie ograć, choć po rzutach karnych. No to nie wiem, czy powiedzieć, czy to niespodzianka, czy sensacja. Czy takiego meczu należało się spodziewać? No z pewnością nie. Z pewnością Krakowianie przyjechali do Nowego Targu w roli faworyta i być może nawet liczyli na znaczące poprawienie stosunku bramkowego. Prowadzili 1-0, 3-1, 4-3 i nie wygrali tego meczu. Ale Tauron Podhale Nowy Targ gra bardzo dobry hokej na to, co mają i podkreśla to trener Gusow, że robią co mogą, w miarę swoich możliwości, w miarę składu, w którym grają. Gdzieś tam ci przeciwnicy są lepsi i myślę, że to jest bardzo duża nagroda w postaci tych dwóch punktów dla zawodników z Nowego Targu i myślę też dla kibiców, szczególnie dla tych kibiców, którzy wspierają i wierzą, że ta karta w Nowym Targu się odwróci. Przypominamy sobie sezon, kiedy kibice mocno krytykowali Podhale, że nie grają swoimi wychowankami. Teraz na tych wychowanków postawiono, uzupełniono ten skład ze względu też na warunki finansowe, w jakich przyszło im pracować i trenować w taki sposób, na jaki ich było stać. Trener Gusow podkreśla to, że z pewnością zaprocentuje to, co robi w Nowym Targu w przyszłości. Oby tylko starczyło cierpliwości działaczom, a przede wszystkim kibicom. Mieliśmy w Nowym Targu takie przypadki, że źle mówiono o tych zawodnikach. No przecież zawodnik reprezentujący swoje miasto, swój klub, szczególnie w takiej małej miejscowości, z całym szacunkiem dla Nowego Targu, gdzie ci zawodnicy często są spotykani, czy na ulicy, czy w sklepie, słyszą niewybredne epitety pod swoim adresem, to z pewnością nie pomaga. Natomiast te dwa punkty myślę, że zamykają usta krytykantom, są takim pstryczkiem w nos, jeżeli chodzi o derby Małopolski. No i są, myślę, powodem do radości w Nowym Targu. Wydaje się, że kredyt zaufania, mimo wszystko ta drużyna ma spory. No a teraz wygrana z Krakowem, tak jak mówisz, pewnie podbuduje to wszystko. STS Sanok, JKHGK z Jastrzębie, to jest ta sensacja, o której powiedziałeś na początku naszego programu i która być może zadecydowała o tym, że Jastrzębian w turnieju finałowym Puchar Polski nie ma, ale to też potwierdza, że praca wykonywana w Sanoku też zmierza we właściwą stronę. No Sanoczanie wygrali nie tylko z Jastrzębiem, ale mają na rozkładzie praktycznie wszystkich mocnych tej ligi. Nie wygrali chyba w tych dwóch rundach tylko z GKS-em Katowice, jeżeli chodzi o czołówkę. No mają 20 punktów w 16 meczach. Otóż to praca trenera Ziętary, skład bardzo zrównoważony. No i jest Jakub Bukowski. Jakub Bukowski, który niewątpliwie daje dużo radości sanockim kibicom. I sobie również, bo dostaje się do kadry. Otóż to, jego znakomita postawa
sprawia, że zaowocowało to powołaniem do kadry i myślę, że Bukowski nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, jeżeli chodzi o polską ligę. No jest to zawodnik, który cały czas się rozwija, cały czas poszukuje i myślę, że jest w takim wieku, że spokojnie może myśleć jeszcze o tym, że zagra za granicą. Obraz meczu? I jestem spokojny, że poradzi sobie. To jest bardzo dobra szkoła w tej chwili dla Bukowskiego. Praca też z trenerem Ziętarą nauczy go walki o swoje miejsce gdzieś za granicą. No i to jest bardzo dobry prognostyk na przyszłość. Nie tylko dla sanockiego hokeja, ale i dla polskiego hokeja. Obraz meczu bardzo podobny do tego, co działo się w Nowym Targu, bo też sanoczanie, czyli gospodarze, przegrywali. Dwukrotnie później te straty udało im się odrobić. Energa Toruń, GKS Katowice to ostatni mecz z piątku i tutaj 2-1 dla zespołu toruńskiego. No to mówmy kilka zdań właśnie o NRZ. Już powiedziałeś o tym zespole, natomiast no warto zwrócić uwagę, że jak wszyscy w zeszłym sezonie zwracaliśmy uwagę, że to zaskoczenie i niespodzianka, w tym na początku przez kilka serii spotkań powtarzaliśmy te słowa, a okazuje się, ta stabilizacja w Toruniu zapanowała i ta forma jest równa i mecze są bardzo dobre w wykonaniu tego zespołu. Bardzo dobrze grają torunianie i wykorzystują sytuację, która im się nadarza. Grali dwukrotnie z przewagą dwóch zawodników. Wykorzystali to bezbłędnie. Dwa gole zdobyte, grając 5-3. Tutaj niefrasobliwość katowiczan. Najpierw kara dla Krawczyka, 5 minut. Później dołączył do niego jeszcze obrońca katowiczan. 2-0. Trzecia bramka, to tak mieliśmy wątpliwości. Tam chyba była poruszona, stąd sędzia rozłożył szeroko ręce. Nie było tego trzeciego gola. Katowiczanie w końcu dopięli swego ze sprawą Grzegorza Pasiuta, który strącił krążek. Zabrakło katowiczanom czasu być może na wyrównanie, ale co warte podkreślenia, torunianie znakomicie taktycznie rozegrali ten mecz. Kiedy katowiczanie ochłonęli nieco, grali w pełnych składach, to torunianie paraliżowali katowiczan, nie pozwolili liderowi na rozwinięcie skrzydeł. Ta bramka kontaktowa to było wszystko, na co pozwolili torunianie katowiczanie. Na tle innych drużyn Energa wcale dużo nie strzela, ale też niewiele traci. Więc ten bilans jest na tyle dobry, że niskimi wynikami zdobywają punkty. Dodatkowo Konrad Melder w bramce torunian spisuje się znakomicie. No i w tym meczu można powiedzieć, że on utrzymał ten wynik, tą przewagę. No ale tu trzeba podkreślić jeszcze dobrą też dyspozycję Kamila Kalinowskiego, który jak obserwuje mecze Torunian jest takim typowym przywódcą tego zespołu, potrafi się wykłócać o swoje, ma też swój styl gry, tu kogoś zaczepi, tu pchnie kijem, robiąc minę bardzo niewinną, no ale tak to jest hokej, nie? JKHG z Jastrzębie, Zagłębie Sosnowiec, jest to już początek niedzielnej kolejki, 7-1 dla zespołu jastrzębskiego, bardzo wyraźne zwycięstwo, bardzo przekonywujące, no i bardzo pewne, chociaż po pierwszej tercji tylko 2-0, ale później ta przewaga wzrosła nawet do 5 goli. O Jastrzębianach mówiliśmy już sporo, no to teraz trochę o Zagłębiu Sosnowiec, które zajmuje 8 miejsce w ligowej tabeli, ale Zagłębie to też jest zespół, który potrafi, mimo tych wysokich czasami porażek, napsuć sporo krwi. Wygrali w Katowicach nie tak dawno, 2-0, paraliżując zupełnie Gieksę. Natomiast później właśnie mają przestoje w grze sosnowiczanie, też osłabieni brakiem między innymi Nikiforowa, jednego z najlepszych strzelców. Widać, że jest tam jeszcze Lundwald Nielsen, ale nie do końca potrafi współpracować z Wasiliewem, tak jak robił to Nikiforow. I tutaj ta siła rażenia sosnowiczan jest znacząco zmniejszona. Nie ma też Piotrowicza, który w ataku z Rzeszutką i Martinem Przygockim potrafili zdobywać wiele bramek. No i stąd może takie wyniki w ostatnich meczach sosnowiczan, a nie inne. No ale niektórzy gracze Zagłębia też do kadry się już dostali, zapukali, także jest szansa na to, że będzie miał pociechę z tych swoich zawodników trener Grzegorz Klich, no bo miało być opieranie się na młodych i ci młodzi podparci obcokrajowcami dają radę. No zdecydowanie tak. W Sosnowcu ta praca
Z młodymi zawodnikami pamiętajmy, że Zagłębie ma jeszcze też drużynę w MHL-u, tam sięgają, jeżeli ktoś wypadnie. Nie ma jeszcze Bernackiego kontuzjowanego, który zmaga się tam z urazem. To też jest taki przykład w Sosnowcu chłopaka, który przedarł się przebojem i grał znakomicie. Dobra praca popłaca, mówił o tym też wcześniejszy gość magazynu hokejowego, pan Henryk Gród. Praca z młodzieżą daje efekty, tylko trzeba wiedzieć, w którym momencie, co z tymi młodymi zawodnikami zrobić i kiedy ich wpuścić do grania. GKS Tychy, Tauron Podhale, Nowy Targ. Kolejny skrót, wyraźne zwycięstwo Tyszan 6-1. To jest przykład, jak ważnym ogniwem jest jednak Michael Cichy. Jeżeli jego brakuje, to tak jak w przypadku Zagłębia i Nikiforowa, siła ofensywna maleje, a z Podhalem no, chcieli Tyszanie zaprezentować się podwójnie z dobrej strony, no bo wiadomo, że Andrzej Gusow na ławce Podhala też wzmaga emocje w Tychach. Zdecydowanie tak. Tęsknią w Tychach na trybunach za Andrzejem Gusowem. Na tą chwilę chyba ta historia jest zamknięta, ale Tyszanie pokazują, że potrafią, mają spory potencjał, natomiast gdzieś ta maszyna zgrzypi. W tym meczu wychodziło niemal wszystko. Drużyna Tauron Podhala Nowy Targ nie potrafiła przeciwstawić się dobrze pracującej maszynie Tyskiej, ale czy dobrze pracująca maszyna Tyska nie znaczy, że idealnie pracująca maszyna Tyska. GKS Tychy pokonał Podhale 6-1, dwa gole wspomnianego przeze mnie już Michaela Cichego. Później ta zmniejszona strata przez Siutego to jedyne trafienie nowotarżan na tyskim stadionie zimowym. Mówiliśmy o tym, że Podhale ostatnie w tabeli, GKS Tychy poza Pucharem Polski, to jest najważniejsza informacja, jeżeli chodzi o tą drużynę. No, a kolejna para to Krakowia STS Sanok. Znowu emocje, znowu sporo goli. Komarch Krakowia zwycięża w tym starciu, ale Sanoczanie po raz kolejny potwierdzają, że łatwą przeszkodą do pokonania nie są i nawet jeżeli przegrywają, no to mocno walczą. Otóż to, no, przekonało się o tym Jastrzębie. No i tu, jeżeli możemy tak zaryzykować, to Sanoczanie niejako rozdawali przepustki do rundy finałowej Pucharu Polski, bo wygrali z Jastrzębiem, które ostatecznie do tej rundy finałowej się nie zakwalifikowało. Przegrali z kolei w Krakowie. Tu nie ma mowy o żadnym odpuszczaniu, bo mecz był wyrównany. Jednak chyba wyrachowanie i jakość w tym akurat spotkaniu była po stronie Krakowi. Zerkam w indywidualne statystyki Polskiej Hokej Ligi. Mówiliśmy o tym, że wzmocniła się liga, że sprowadzono ciekawych graczy, ale nie zmieniają się ci, którzy są liderami. Cały czas gdzieś Grzegorz Pasiut, cały czas Damian Kapica z Komarch Krakowi, także cały czas krążymy wokół. Ale Jakub Bukowski również jest wysoko w tej klasyfikacji. No i myślę, że trzeba mu kibicować. Już w ubiegłym sezonie, czy jeszcze wcześniej, był wskazowany na zawodnika, o którym może być głośno i w tym sezonie chyba potwierdza to, że właśnie tak jest. No i tutaj była ta ciekawa sytuacja. 4-0 prowadziła drużyna Krakowi i nagle zrobiło się 4-3 na ponad minutę przed końcem, więc tutaj myślę, że gdzieś jeszcze może nogi lekko się Krakowi uginały. Z pewnością i to jest najlepszy dowód na to, jak są Sanoczanie przygotowani fizycznie do tych starć. Tutaj ta ciężka praca trenera Ziętary, który słynie z tego, że u trenera Ziętary nie ma ściemniania, nie ma chowania się w drugim rzędzie, tylko każdy musi ciężko popracować, sprawiła, że właśnie w Krakowie mogły nogi drżeć. Ostatni gol do pustej bramki nie miało to już znaczenia, natomiast Sanoczanie też potwierdzają to, że pojechali do Krakowa walczyć o pełną pulę. GKS Katowice, Replas Unia Oświęcim. Unia wygrywa po rzutach karnych 3-2. Unia wróciła na dobre tory. Na początku brakowało cierpliwości kibicom w Oświęcimiu. Już odsyłali Toma Kulena do domu. A okazuje się, że teraz jest seria świetnych 7 zwycięstw z rzędu, jeżeli chodzi o ligę. No w międzyczasie przegrany Super Puchar. Przegrany Super Puchar z pewnością bolało, bo to w Oświęcimiu rozgrywany był ten mecz. Szybka okazja do rewanżu, zrewanżowali się w lidze Jastrzębianą zawodnicy z Oświęcimia i to co mówiłem, w mocno okrojonym składzie
Ale z kolei grając w takim okrojonym składzie potwierdzili niezwykle odpowiedzialne granie i determinację. No i to przynosi efekty. 7 zwycięstw to chyba najdłuższa w tej chwili pasa zwycięstw, jeżeli chodzi o ligowe zmagania. 2 rundy za nami, tam katowiczanie chyba mieli 6 zwycięstw z rzędu, ile pamiętam. A należy podkreślić, że Oświęcimianie. I to jest jedyny zespół, który dwukrotnie GKS pokonał. Tak jest, to jest Replas Dunia Oświęcim, dwukrotnie pokonała GKS Katowice, lidera. No i jak już patrząc przez pryzmat 2 rund, chyba gorszego otwarcia w Oświęcimiu nie mogli sobie wymyśleć. 3 porażki z rzędu z Energą, z Podhalem, z Sanokiem, szczególnie ta porażka z Podhalem chyba była bolesna. Później rozmowy dyscyplinujące. Spektakularne rozstania, odszedł Philips, Dudas czy Wishart, kontuzje Sołtysa, McDonalda czy Patryka Noworyty w ostatnich meczach też bez Łukasza Krzemienia. No ale wydaje się, że im mniej zawodników, tym właśnie większa odpowiedzialność, determinacja, ale myślę też, że duży wpływ tutaj ma osoba trenera Kulena, który przede wszystkim mentalnie bardzo buduje tych zawodników i właśnie być może, że w tak okrojonym składzie ta praca mentalna trenera Kulena przynosi takie, a nie inne efekty. Przebudzenie niejako Temara, Trandina, Teddy da Costa, no i Johan Skinnars. Też słyszymy, że być może rozstanie się z drużyną z Chemików 4. Johan Skinnars, napastnik w obronie, a robi no, niezwykle dobrą robotę w tej drużynie. GKS Katowice, Unia Oświęcim, Krakowie, Energa, tak wygląda skład finałowy turnieju o Puchar Polski. Wiemy, że GKS Katowice zagra z Energą, Unia z Krakowią, emocje w Bytomiu gwarantowane. O tak, tak, zdecydowanie tak, bardzo się cieszę na ten turniej. Nie mamy jeszcze potwierdzenia, czy wiemy, 99%, że cały turniej będzie tak w Bytomiu, mecze półfinałowe i finał, wielkie święto. No i biorąc pod uwagę te 2 rundy, które za nami, no to emocji z pewnością nie zabraknie. Czy ty myślisz, że my już znamy skład play-off po tych 2 rundach? Mówię o tych 8 drużynach, bo mamy 9 ekip w lidze. 9 ekip w lidze. 8 Zagłębie ma 17 punktów, a 9 Podhale tylko 5. To jest hokej. Hokej jest najpiękniejszą dyscypliną na świecie. To wiemy. I Wayne Gretzky w swojej książce napisał, że w szatni obok siedzi drużyna, która jest droższa, której zawodnicy mają lepsze wyniki indywidualne w punktacji kanadyjskiej, ale wychodzimy na lód, jest 0-0 i drużyny słabsze sprawiają niespodzianki. Nie skreślałbym Podhala, ale myślę, że w obecnej sytuacji będzie im niezwykle trudno, chociaż biorąc pod uwagę poprzedni sezon, czy nawet 2 sezony wcześniej, to Sosnowiczanie niemal mając to miejsce w playoffach potrafili je zgubić. Nie wiem, czy tak się przydarzy, to nie jest moje życzenie, ale życzę sobie, żeby ta liga była ciekawa. Myślę, że znamy skład playoffu. W jakim kształcie, jakie pary się potworzą, myślę, że to jeszcze będzie się zmieniało. To jeszcze zbyt natomiast nie zaryzykowałbym obstawienia, że Nowotarżanie mimo wszystko awansują do play-offu. Jak Państwo słyszą, jeszcze wiele działo się będzie. Emocje ligowe oczywiście na naszej antenie do niedzieli, a później wrócimy dopiero po reprezentacyjnej przerwie, bo nasza męska kadra zagra w turnieju Baltic Cup w Tallinie. Te mecze będą mogli Państwo zobaczyć za pośrednictwem Polski Hokej TV. Natomiast w tym samym czasie w Chomutowie reprezentacja Polski Kobiet w hokeju na lodzie będzie biła się o to, by zagrać w Igrzyskach Olimpijskich. No i oczywiście trzymamy mocno kciuki za obie nasze reprezentację. Marcin Wróbel był dzisiaj naszym gościem, komentator Polski Hokej TV. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękujemy już za oglądanie magazynu i zapraszamy na transmisję z Polskiej Hokej Ligi.
Partnerem głównym Polskiej Hokej Ligi jest Województwo Śląskie. Sponsorem wydarzenia jest Województwo Śląskie. Partnerem turnieju prekwalifikacji olimpijskich kobiet w hokeju na lodzie było Województwo Śląskie. Just the beginning. Mroczkowski. Ależ bramka. Teraz z kolei Tyszanie po raz piąty. Trzech zawodników ruszyło. No i już mamy wymianę pojedynków pięściarskich.
A uczone obiady, znasz to może imię, gdzie połowa nie gada, a połowa drzymie, w których król wszystkie musi zastąpić ekspensa, dowcipu wiadomości i wina i mięsa. Nie, drodzy państwo, proszę nie regulować odbiorników, to nie jest wieczór z poezją, ani kącik literacki. Zacytowany przeze mnie fragment wrażki Kajetana Węgierskiego odnosi się do tak zwanych czwartkowych obiadów, które odbywały się już od 1770 roku za panowania Stanisława Augusta na Zamku Królewskim. Zapytacie państwo, a co to ma wspólnego z hokejem na lodzie? No, pozornie nic, jednakowoż mnie samemu udało się znaleźć tutaj dwie analogie. Otóż po pierwsze, dzień z tygodnia, czwartek, to właśnie czwartkowe obiady od 1770 roku, a od tego sezonu czwartek stał się takim symbolicznym dniem, w którym rozgrywany jest mecz kolejki. Drugim takim przykładem może być to, że nie wiem, czy państwo wiecie, ale na te obiady uczęszczali sami mężczyźni, przedstawiciele sztuki, rzeźbiarstwa, kultury i nauki. No i nie inaczej będzie dzisiaj. Tego pierwiastka męskiego na lodzie nam nie zabraknie, bo przecież obydwie drużyny, obydwa zespoły złożone z zawodników płci męskiej. A jeżeli jesteśmy już przy drużynach, no to właśnie w ramach 19. kolejki Polskiej Hokej Ligi w hokejowy czwartek zewrą się zespoły Tauronu Podkale Nowy Targ i GKS-u Katowice. A na to spotkanie serdecznie państwa zaprasza Jonasz Burak, kłaniam się nisko. I na początek składy, w jakich wystąpią obydwa zespoły, zaczynając od drużyny gości. Bramkarze 31 John Murray. W odwodzie dzisiaj Maciej Miarka. Pierwsza formacja. Dawid Musioł 34, 98 Aleksandr Jakimienko, 10 Bartosz Fraszko, 18 Grzegorz Pasiut, kapitan katowickiego zespołu, i 95 Patryk Wrąka. Druga piątka, 2 Karl Hudson, 5 Jakub Wanacki, 53 Anton Eriksson, 7 Matthias Lektonen i 24 Mateusz Bepierszcz. Formacja numer 3, 12 Maciej Kruczek, 8 Patryk Wajda, 88 Patryk Krężołyk, 81 Jona Monto i 92 Mateusz Michalski. Piątka numer 4, Oskar Krawczyk z numerem 4 właśnie, 75 Szymon Mularczyk, 19 Piotr Ciepielewski, 48 Igor Smal oraz 11 Jakub Prokurat. Trenerami drużyny GKS-u Katowice są Jacek Płachta i Ireneusz Jarosz. Pora teraz na prezentację drużyny gospodarzy. I tak, bramkarze 50 Paweł Bizup, a dzisiaj w rezerwie Szymon Klimowski. Pierwsza formacja 15 Damian Tomasik, 77 Robert Murgała, 20 Marcin Kolusz, 13 Kasper Bryniczka i 86 Filip Wielkiewicz. Druga piątka 8 Kacper Kamieniecki, 76 Maciej Sulka, 71 Bartłomiej Wsuł, 10 Dawid Majoch i 11 Łukasz Siuty. Formacja numer 3 83 Ondrej Wolrap, 44 Damian Szurowski, 12 Jakub Worwa, 25 Adrian Słowakiewicz i 22 Gleb Bondaruk. Do dyspozycji nowotarskich szkoleniowców pozostają jeszcze z numerem 92 Jakub Michalski, 4 Marat Saroka, 91 Fabian Kapica i 14 Wiktor Bochnak. Trenerami nowotarskiego zespołu są Andrzej Gusow i Jarosław Różański. Obydwie drużyny już tutaj w starym hokejowym zwyczaju koncentrują się wokół własnych bramkarzy. Katowiczenie dzisiaj na czarno z żółtymi elementami, natomiast zespół z Nowego Targu tradycyjnie w żółto-niebiesko-czerwonych strojach. A jeżeli chodzi o rozjemców dzisiejszego spotkania, no to do Nowego Targu przyjechali pilnować porządku jako główni Przemysław Gabryszak i Daniel Lipiński, a na liniach popracują dzisiaj Mateusz Bucki i Michał Gerne. Już pierwsze formacje powoli koncentrują się w okolicach środkowego koła wznowień. Sędziowie również sprawdzają, czy wszystko gotowe. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Na zegarze wybiła już godzina 18, więc czas najwyższy zaczynać to dzisiejsze spotkanie. No i rzucony krążek. Przy gumie utrzymują się Katowiczanie. Jakimienko. Do Wronki. Patryk Wronka już tutaj
w swoim charakterystycznym stylu próbował wprowadzić krążek, ale czujnie tam Kolusz nie dozwolił do tego, żeby jego reprezentacyjny kolega poszarżował tam dalej z gumą. No i już tutaj ta akcja Katowiczań rozbita. Bryniczka spróbował teraz z okolic lewego skrzydła, no ale czujnie do boku zbija ten krążek John Murray. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze obydwu zespołów, Nowotarżanie ulegli brązowemu medaliście Mistrzostw Polski, czyli GKS-owi Tychy 1-6, natomiast Katowiczanie po bardzo emocjonującym, pasjonującym spotkaniu przegrali w rzutach karnych z Replast Unią Poświęcim, no ale póki co to oni rozsiedli się na fotelu lidera polskiej Hokej Ligi z 34 oczkami, no i ani myślą stamtąd schodzić, bardzo im tam wygodnie, bardzo im taka sytuacja pasuje. No i zdecydowanie dzisiaj są faworytem tego spotkania, aczkolwiek trzeba tutaj sobie też powiedzieć, że Nowotarżanie mimo swoich problemów kadrowych, mimo swoich problemów organizacyjno-finansowych, no tanio skóry nie sprzedadzą, mimo iż tylko z 5 punktami na przeciwległym końcu ligowej tabeli. Pierwszy zespół z ostatnim się dzisiaj mierzy, ale o tym za chwilę, bo Hudson odbija krążek Mizupy, jeszcze tam najeżdżał. To powinno być 1-0 dla zespołu katowickiego. Ciągle jeszcze Katowiczanie w tercji obronnej Podhala. Walka o krążek, Szarotki próbują nie dopuścić do dogodnej okazji. Michalski już tam czaił się na to podanie. Wajda z niebieskiej. Wajda, chyba do niego będzie to podanie. Tak miało być w zamyśle, no ale krążek gdzieś tam podskoczył na niebieskiej. No i Katowiczanie wypchnięci, ale to nie koniec. Michalski na środku wjeżdżał tam krężołek. Strzał, gdzie jest krążek? Teraz Bizup gdzieś tam zapobiegł utracie pierwszej bramki, a tu poprzednia akcja uderzał Hudson, no to musiała być w 100% bramka dla GKS-u Katowice. Mogą pluć sobie w brodę podopieczni trenera Jacka Płachty, a konkretnie Mateusz Bepierszcz, tym, który w rzeczoną brodę mógł sobie pluć. Mateusz Bepierszcz jeszcze w zeszłym sezonie przywdziewał trykot z Szarotką na piersi. Dzisiaj występuje po drugiej stronie barykady. Gwizdek sędziego. I co? Będziemy mieli pierwszą karę, pierwsze wykluczenie dla zawodnika z Nowego Targu. Robert Mrugała odesłany na 2 karne minuty, a zatem Katowiczanie stają przed szansą gry w przewadze, no i być może otwarcie wyniku spotkania. Powalczył tam Słowakiewicz. Już Katowiczanie próbują założyć hokejowy zamek. Pasiut. No nie kto inny jak tutaj Pasiut w tej przewadze. Hudson na niebieskiej. Podanie na drugą stronę. Strzał broni Bizup. Nie ma tutaj dobitki. Nie utrzymał tego krążka na niebieskiej Karl Hudson. No i po raz kolejny prowadzą krążek Katowiczanie. Pasiut za bramką czeka na podanie Lehtonen. Krążek jednak trafia do Hudsona. Hudson na drugą stronę. Nie ma decyzji od strzale. Teraz Pasiut! Gdzie jest krążek? Gol! Grzegorz Pasiut i błyskawicznie wykorzystana gra w przewadze, bo tutaj tylko 43 sekundy upłynęły z kary. No i mamy pierwszą bramkę dla Katowiczan. No i właśnie nie kto inny jak Grzegorz Pasiut zbiera teraz gratulacje od swoich kolegów z drużyny i na 16 minut i 55 sekund przed zakończeniem pierwszej odsłony spotkania w Nowym Targu Tauron Podhale przegrywa 0-1 z GKS-em Katowice. No i Grzegorz Pasiut buduje tutaj swoją przewagę w klasyfikacji kanadyjskiej. Do swojego dorobku dokłada dzisiaj kolejną bramkę. No na pewno
Jest to zawodnik, z którego usług chciałby skorzystać każdy trener w polskiej hokej lidze. Co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. No ale Grzegorz Pasiut dobrze czuje się w Katowicach. Kolejny jego sezon w stolicy Górnego Śląska. A jeśli coś dobrze funkcjonuje, no to po co to zmieniać? I katowiczanie ruszają z kolejnym atakiem. Bizup z taką dozą niepewności, ale odbija ten krążek przed siebie. Bochnak, dynamiczne wejście młodego nowotarżanina. Podłączył się Saroka. Wronka. Pasiut. No i Hudson jeszcze tam naciskany przez Sarokę, ale ostatecznie znowu krążek trafia do kapitana katowickiej Gieksy. No i znowu Fraszko na drugą stronę. Uwaga, nie miał teraz jak za bardzo uderzyć tego Pasiut, ale to nie koniec. Bizup czujnie tam parkanem. Wyrzucają krążek nowotarżanie, ale tylko po to, żeby się zmienić. Wronka. Hudson, Pasiut, zablokowany strzał Grzegorza Pasiuta. No coraz to śmielej sobie poczynają katowiczanie. Ciągle to oni utrzymują się w tercji obronnej Podkala. Teraz Wronka znowu znalazł tym podaniem Fraszkę. Fraszka na niebieską do Pasiuta. Pasiut, odegranie do Wronki. Gra toczona 5-5, ale wygląda to tak, jakby katowiczanie zamknęli swojego rywala. Obok bramki teraz próbował znowu Grzegorz Pasiut. Letonen, Kruczek zablokowany przez Bondaruka. A teraz będziemy mieli uwolnienie i gra przenosi się pod bramkę Mareja. Jeżeli chodzi o zespół Tauronu Podhale Nowy Targ, no to ciągle trener Gusow nie może korzystać z usług Bartłomieja Neupauera, który wspiera swoich kolegów, swoją drużynę właśnie z boksu Podhala. Za około 2 tygodnie Neupauer będzie mógł wznowić treningi. Natomiast jeżeli chodzi o resztę kadry, no Wożyłow pojechał do Rosji po to, żeby konsultować z lekarzami swój uraz, który przydarzył mu się na początku sezonu, natomiast niedawno został awizowany przez media, jakoby miał dołączyć do drużyny Podhala Andrii Czwancikow, kolega Bondaruka i Nowożyłowa właśnie. Czwancikow w ubiegłym sezonie grał w drużynie PKH Toruń, dzisiaj jeszcze nie zgłoszony do gry, ale wydaje mi się, że tutaj przez te braki kadrowe to będzie kwestia czasu, jak tylko Czwancikow dołączy do zespołu dowodzonego przez trenera Gusowa. Tymczasem wróćmy do tego, co dzieje się na lodzie. Eriksson. Wrzucenie krążka przez Wanackiego. Siuty chciał się tam obrócić z tym krążkiem, ale rozczytał, jaki miękko jego zamiary. Fabian Kapica teraz dociskany przez rywala, no i rusza kontra Katowic. Jaki miękko, wrzutka w okolice bramki Bizuba. Bizub nie miał za bardzo jak mrozić tego krążka. Bizub, no i katowiczanie. Na niebieskiej czeka Wajda na podanie. Wajda wymienił się teraz z Jakimienko. Jakimienko próbował znaleźć okienko bramki, ale co? Będziemy mieli zagranie wysokim kijem. Tak. Tak, dokładnie. Tutaj speaker zawodów potwierdza to, co udało mi się zobaczyć.
Mrugała. Ten, przez którego można powiedzieć padła ta bramka dla Katowic, bo wtedy przecież on zasiadał na ławce kar. Kolusz wypatrzył tym podaniem Wielkiewicza. Dobrze teraz wygląda ta współpraca tych zawodników. No i właśnie zmuszony po tej wrzutce Wielkiewicza spod bandy do interwencji John Murray. Co mogliście teraz Państwo zaobserwować na powtórce? Ale popularny Jasiek Murarz nie dał się pokonać w tej łatwej sytuacji do obrony, chociaż czasami takie łatwe wrzutki czy łatwe strzały potrafią jeszcze bardziej narobić problemu bramkarzowi niż oczywiste, kąśliwe uderzenia. Tymczasem Szurowski spróbował z lewej strony, no i tylko popatrzył gdzieś tam pod sufit Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu z takim wyrzutem, no nie, mogłem to chyba lepiej zrobić. Ewentualnie mógł zapytać sam siebie, jak to nie wpadło, no ale tak to właśnie nie wpadło. Trener Jacek Płachta na razie ze stoickim spokojem, z takim luzem ogląda poczynania swoich podopiecznych. Na razie tutaj ten powrót do polskiej Hokej Ligi, jak widać, w bardzo dobrym stylu. Tak jak już wspominałem, jego zespół póki co na pierwszym miejscu w ligowej tabeli. Bez żadnych problemów zakwalifikował się do grudniowego finału Pucharu Polski, który odbędzie się w Bytomiu. Oprócz Katowic zagrają tam jeszcze drużyny Replastu Unii Oświęcim, PKH Toruń oraz Komar Krakowi, która pokonując, ale o tym może za chwilę, bo tam było groźnie przez chwilę i będzie kolejne wykluczenie. Wracając do mojej poprzedniej myśli, właśnie drużyna Krakowi, a więc taka czwórka będzie występować podczas Pucharu Polski. Grzegorz Pasiut, ten, który dał radość swojemu zespołowi, ląduje na dwie karne minuty, na 11 minut i 9 sekund przed zakończeniem pierwszej odsłony spotkania. Szarotki zagrają z przewagą jednego zawodnika. No i już to przygotowany tam do wznowienia Bryniczka. On etatowy wznawiacz, jeżeli chodzi o zespół Podkala. Tak też się tu stało tym razem. Krążek na łopatce kija Bryniczki. Bryniczka zjeżdża tutaj za bramkę Mareja. Tam Siuty troszeczkę nie porozumiał się w tym, co chciał zaproponować mu Bryniczka. Wystrzeliwują krążek katowiczanie. No i już zmienia się czwórka broniąca po stronie GKS-u Katowice. Siuty. Ale też teraz wyrzucone Siuty. Wydawało się, że Katowiczanom nie pozostanie nic innego, jak wystrzelić ten krążek, ale ambitnie jeszcze ciągle Szarotki. Utrzymana guma. Kolusz ma miejsca na niebieskiej. Oddaje do Tomasika. Tomasik do Wielkiewicza. Ten w najgorszy z możliwych sposobów uderzył ten krążek. No i nie ma bramki wyrównującej. Wystrzelony krążek. Czaił się tam Smal. Smal wyjechał zza bramki Bizup. Nie ma już chyba za bardzo co z tym krążkiem zrobić. Smal, bo osaczony przez czterech zawodników Podkala, no ale przetrzymuje gumę, żeby jak najwięcej tych sekund uciekło do końca kary Pasiuta. Jeszcze 48 sekund. I Podkale, Bondaruk. Do Szurowskiego. Szurowski wysoko tam naciskany. Odzyskał krążek Bondaruk. Bondaruk na środek, na niebieską. Uwaga, co zrobi Wolrap? Zamieszanie, gdzie jest krążek? Nie ma go w bramce. Marej spojrzał, nie wiedział sam, gdzie ten krążek jest. Okazało się, że był pod jego parkanem. Teraz Podkale. Wolrap. Wolrap obok bramki. Dobry teraz ten okres gry w przewadze Podkala. Jeszcze 10 sekund. Pasiut już tam podniósł się z ławki Karli. Czy że nie stracą tu jego koledzy gola, ale to nie koniec. Wolrap. Wolrap pocelował. Wolrap jeszcze tam poodbijał się ten krążek. Nie ma gola. Pasiut już z ławki kar powrócił. No i ciągle na 9 minut przed zakończeniem pierwszej tercji.
0-1 przegrywa Podhale. Niewykorzystana gra w przewadze przed podopiecznych Gusowa. Chociaż trzeba uczciwie powiedzieć, że te ostatnie fragmenty wyglądały nieźle. No ale za... A i teraz słupek zadźwięczał po strzale, chyba to Hudson tam ostemplował słupek. Nie koniec akcji, znowu Hudson. Hudson teraz zbija ten krążek do boku Bizup. No zobaczmy, może uda nam się zobaczyć na powtórce to uderzenie Hudsona. Tu jeszcze ta próba pod bramką Mareja. Tak, tutaj idealnie Państwo widzieliście, jak ten przyszedł najlepszy przyjaciel w sukurs nowotarskiemu golkiperowi. No i nie ma drugiego trafienia dla katowickiego zespołu. Kolusz. Kolusz, nieźle to wyglądało, ale troszeczkę za mocno tutaj Kolusz potraktował krążek. Katowiczanie. No i wychodzi kontra. Nowotarżan, Wielkiewicz. Na środki Zbryniczka, Wielkiewicz. Zdecydował się Filip Wielkiewicz na strzał. Na pewno rozochocony. Teraz Sulka. Ale to uderzenie Macieja Sulki jakoś specjalnie problemów Marejowi nie zrobiło. Przede wszystkim nie był zasłonięty Marej. No i tutaj nowotarscy obrońcy. Przepraszam, katowiccy obrońcy też zrobili miejsce, żeby właśnie miał dobre pole widzenia Marej. Krężołek, uderzenie, gdzie jest krążek, potworne zamieszanie, ależ się teraz zakotłowało, sędzia blisko, rozkłada ręce, nie ma gola, no. Coraz tutaj to śmielej poczynają sobie katowiczanie, ale teraz już w odpowiedzi Bondaruk, najlepszy strzelec Szarotek. Powalczył jeszcze Worwa i teraz Jakub Worwa ma tam Bondaruka. Bondaruk liczył, że właśnie do niego trafi ten krążek, jednak tak się nie stało. No i będziemy mieli wznowienie pod bramką Johna Mareja. Równiutko 7 minut na zegarze do zakończenia pierwszej tercji. Coś mi tu mówi, że ta tercja nie skończy się na jednym golu. Chociażby po ostatniej akcji pod bramką Bizuba. Tam rzeczywiście było blisko, z najbliższej odległości mogli tutaj Pawła Bizuba pokonać katowiccy gracze. Smal wzięty teraz w kleszcze przez nowotarskich obrońców. Na lodzie czwarta formacja, jeżeli chodzi o protokół po stronie Katowic. Psuł. Znowu tam aktywnie Smal. Opłaciła się ta aktywność. Z dobrej strony rzeczywiście ta czwarta formacja po stronie Katowic w tej chwili się pokazała, ale już szybkie zmiany w obydwu zespołach. Jaki miękko przy krążku. I ruszają katowiczanie. Hudson do Pasiuta. Prawą stroną mknie Wronka. Pasiut objechał swoich rywali jak tyczki, no ale zdaniem sędziego był spalony na linii niebieskiej. No i gra będzie wznowiona w tercji neutralnej, a w międzyczasie usunięty kij, a w zasadzie jego resztki. Sędzia liniowy jeszcze tam dopytał, do kogo należał ten kij.
Tomasik do Mrugały. Mrugała próbował uruchomić tym podaniem Wielkiewicza. Wielkiewicz, widząc, że jest naciskany przez rywali, spróbował innego wariantu rozegrania. Bryniczka. Troszeczkę sam zakiwał się z sobą Bryniczka. Jak odpowiedzą goście, Wronka. Patryk Wronka. Wronka na środek. Dobre pole widzenia Wronki. Strzał i teraz poprzeczka i znowu Grzegorz Pasiut. Jak nie słupek, to poprzeczka. No ile tutaj szczęścia w tym meczu mają Nowotarżanie. Przecież Katowice powinny tu już prowadzić przynajmniej trzema bramkami. A tymczasem 0-1 na tablicy świetlnej. Na pewno, jeżeli będzie ku temu okazja, to realizator nam tutaj pokaże powtórkę tego uderzenia. Tak, to rzeczywiście dzień Bizuba, ma dużo szczęścia. Lehtonen czeka na podanie. Spróbował jednak tam sam przedzierać się. Chyba to był Smal. Lehtonen ponad bramką. Katowiczanie, to ciągle oni tutaj wiodą prym w tercji obronnej Podhala. Lehtonen, Eriksson, niedobrze tam usiadł mu ten krążek na łopatce kija. Teraz zmieniają się i jedni, i drudzy. Bepierszcz, z prawej strony Bepierszcz obok bramki. No musi tutaj poprawić nieco celownik Mateusz Bepierszcz. O ile moc tego strzału była na dobrym poziomie, o tyle celność już nie do końca. Krężołek, odzyskał jednak krążek Majoch, spacyfikowany na linii niebieskiej. Krążołek, przedzierają się pod bramkę. Gdzie jest krążek? Bizup, spojrzał tylko za siebie Bizup, ale nie ma go w bramce, nie ma tego drugiego trafienia. Ciągle 0-1. Będzie wznowienie pod bramką Pawła Bizuba. Tak, uderzenie z backhandu Pasiuta. Mogliście Państwo teraz zobaczyć to uderzenie, na które tylko zadźwięczała poprzeczka. Mrugała do Kolusza. Wielkiewicz dobrze zatrzymał krążek na niebieskiej. Filip Wielkiewicz atakowany przez Hudsona. Przez chwilę stracił równowagę Wielkiewicz, ale bez udziału Hudsona. Nie ma kary na katowickim, na co nie. Mrugała wzdłuż bramki. Liczył, że ten krążek gdzieś tam zostanie dopchnięty. Jego tor lotu przecięty. I teraz szarotki próbują wyrównać. Broni Marej, gdzieś tam jeszcze kaskiem, taka interwencja, wyłuskał krążek Wronka, Kolusz nie uderza, Marcin Kolusz, rozegranie, jaki wybierze tutaj wariant, najgorszy jaki tylko mógł, próbował zagrywać do Tomasika, no ale nie powiodło się to temu doświadczonemu wychowankowi Podhala, a teraz gwizdek sędziego. No i co? Czyżby tu kara się szykowała? No tak to się właśnie na to wszystko składa. Otwarty boks Podhala. Filip Wielkiewicz odesłany na dwie karne minuty. No i wręcz w idealnej sytuacji katowiczanie do tego, żeby schodzić na tą 15-minutową przerwę pomiędzy tercjami z dwubramkowym prowadzeniem. No ale jak ja zawsze mówię, gra w przewadze nie równa się gol. Muszą jeszcze to dobrze rozegrać, no i udokumentować swoją wyższość. Założę się, że w tej przewadze będzie tutaj eksploatowany Grzegorz Pasiut. Rozglądam się, no i tak, właśnie krążek do Pasiuta. Pasiut rozprowadza gumę. Pasiut, zagranie za bramkę. Znowu Grzegorz Pasiut.
na drugą stronę. Krążek na niebieską. Czeka na podanie Hudson. Pasiut również czai się tam na skrzydle. Hudson wybiera Pasiuta. Pasiut oddaje do Hudsona. Hudson na drugą stronę. Za bardzo myślę tutaj finezyjnie i koronkowo chcą to zrobić Katowiczanie. Brak decyzji o uderzeniu, o strzale. Przypomnę ten gol Pasiuta w przewadze. Na 1-0 i teraz szarotki. Kontry z tego nie będzie, bo już nie miał jak za bardzo worwa, no ale upływa kilka, może kilkanaście sekund z kary Wielkiewicza do końca pierwszej tercji. Minuta i 12 sekund. Wanacki. Zablokowany katowicki zawodnik, ale teraz Krążek opuszcza pole gry. Wznawiać zawodnicy będą po lewej ręce Pawła Bizuba. No jeszcze sędzia tutaj musiał uporządkować szyki w obozie Podkala. Wronka i Bryniczka górą. Kasper Bryniczka na tym wznowieniu, ale Katowiczanie nie dają za wygraną. Powalczył tam Kruczek o ten krążek. Kruczek znalazł podaniem Wronkę. Wronka ciągle utrzymuje się. Wronka, zagranie do Fraszki. Fraszko na niebieską. Strzał Kruczka mocny, ale ponad bramką. No i jeszcze 14 sekund do zakończenia kary Wielkiewicza. A do końca pierwszej tercji 39 sekund. No i właśnie, czy Nowotarżanie będą zjeżdżali na tą przerwę z najniższym wymiarem kary, czy też jeszcze Katowice postarają się coś dołożyć. Tym razem Majoch powalczył z Wronką. Majoch, dużo tutaj nie kalkulując, wystrzeliwuje ten krążek z daleka od bramki Bizuba. Wielkiewicz już przygotowany z ławki kar. No i właśnie w tej chwili zakończyła się kara Filipa Wielkiewicza. Druga gra w przewadze przez Gieksę niewykorzystana. Ale ciągle Katowiczanie. Wanacki! Odbił się ten krążek. Nie tak jakby chciał. Marej teraz spokojnie zostawił ten krążek. Wydaje mi się, że już tutaj i jedni, i drudzy pogodzeni z losami tej pierwszej tercji, bowiem w tej chwili syrena rozbrzmiewa na Miejskiej Hali Rodowej w Nowym Targu. Po pierwszych 20 minutach Tauron Podhale Nowy Targ przegrywa 0-1 z GKS-em Katowice. Gola zdobył Grzegorz Pasiut.
Baby Boom. Z miłości do dziecka najpiękniejsze mebelki z kolekcji Disney w pokoju Twojego dziecka. Sprawdź naszą ofertę na stronie www.babyboom-disney.pl. Fitness Factory to idealne miejsce na pracowanie nad swoim ciałem, na najnowszym i najbardziej innowacyjnym sprzęcie. 1200 metrów kwadratowych to fitness, treningi EMS, treningi personalne, zajęcia rowerowe oraz strefa kobiet. Jest to jedyne miejsce na Podhalu, gdzie poza treningami posiadamy szeroki wachlarz zabiegów wyszczuplających, redukujących celulit, modelujących sylwetkę, po których pokochasz swoje ciało. Wiedza, doświadczenie trenerów oraz kosmetologów i wyjątkowa atmosfera to dla naszych klientów gwarancja sukcesu. Zapraszamy! Grupa Jandura. Jest to producent usług stolarskich, który oferuje projekty, schodów, mebli, wzorów i zdobień, suszenie tarcicy, klejenie i cięcie blatów drewnianych, obróbka i frezowanie na pięcioosiowym centrum obróbczym, lakierowanie, wycinanie frontów ozdobnych z drewna i MDF-u. Jandura to również osada zbójecka Jandura, która oferuje 7 domków i 2 szałasy, położona w odległości około 50 metrów od jeziora Czorsztyńskiego z piękną panoramą na Tatry. Partnerem głównym Polskiej Hokej Ligi jest Województwo Śląskie. Sponsorem wydarzenia jest Województwo Śląskie. Magazyn hokejowy co czwartek na kanale YouTube Polskiego Hokeja. Just the beginning.
Mroczkowskiego. Mroczkowski. Ależ bramka! Teraz z kolei Tyszanie po raz piąty. Trzech zawodników ruszyło. No i już mamy wymianę pojedynków pięściarskich. Wracamy na drugą tercję meczu inaugurującego
19. kolejkę Polskiej Hokej Ligi i w Nowym Targu miejscowe Tauron Podhale przegrywa z GKS-em Katowice 0-1 po bramce Grzegorza Pasiuta. No i trzeba tutaj uczciwie powiedzieć, że to jest chyba najniższy wymiar kary, jaki otrzymały Szarotki od swojego przeciwnika, no bo przecież były okazje, były sytuacje, że nie wspomnę o słupku i o poprzeczce, które uratowały Nowotarżan przed utratą goli. No i zobaczymy, jak tutaj zaprezentują się podopieczni trenera Gusowa. Na pewno będą chcieli pokazać się przed własną publicznością z jak najlepszej strony. Jak na razie w tym sezonie wygrany jeden mecz z Komar Krakowią po rzutach karnych. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o zwycięstwa przed własną publicznością. No a katowiczanie po prostu w roli faworyta będą chcieli dołożyć do tych swoich punktów jeszcze dodatkowe 3 w ligowej tabeli, ażeby umocnić się na fotelu lidera. Zaczęliśmy drugą tercję i Podhale rozpoczęło od wstrzelenia krążka na bramkę Mareja. Kolusz atakowany przez Krężołka, za bramką jest Bryniczka, jedno kółeczko. Niedokładnie próbował znaleźć tym podaniem Kolusza. Katowiczanie Wronka odbija Bizup. Dobra próba Patryka Wronki. Nie dał zaskoczyć się jednak Paweł Bizup. Zmiany teraz w jednym i drugim zespole. Wanacki po krosie liczył, że ten krążek zostanie tam przejęty przez Mateusza Bepierszcza. Ten jednak nie zdołał go opanować. Lehtonen za bramką. Lehtonen, Bepierszcz pokazuje się właśnie przed bramką. Teraz Wanacki, znowu wrzutka. Wyłuskał krążek Worwa. No i Marejowi ta interwencja również zostanie zapisana jako interwencja udana. Bepierszcz, Sulka, Eriksson. I teraz Wanacki z Majochem w pojedynku szybkościowym. Bepierszcz naciskany przez Siutego. Krążek odzyskał Lehtonen. Michalski chciał zrobić sobie miejsce przed bramką Bizuba. Michalski decyduje się na oddanie na niebieską. Bizub bez problemu teraz. Paweł Bizub przyciska krążek na swoim przedpolu rękawicą. No i będzie wznowienie pod świątynią właśnie Pawła Bizuba. Niespełna 2 minuty gry w drugiej tercji za nami. Wynik ciągle ustalony przez Grzegorza Pasiuta. Jeżeli chodzi o konfrontację obydwu zespołów, no to w pierwszej rundzie w Nowym Targu katowiczanie wygrali 4-2, chociaż ten wynik tak naprawdę nie oddawał i nie odzwierciedlał tego, co działo się na tafli lodowej. Przepraszam, to było oczywiście zwycięstwo 5-2. Wtedy to tego 5. gola katowiczanie zdobyli do pustej bramki. Natomiast ale o tym może za chwilę, bo teraz Szarotki, dobrze to wszystko wyglądało. Jęk zawodu na nowotarskich trybunach. No i nie ma tutaj gola wyrównującego. Wracając do mojej poprzedniej myśli, no to jeżeli chodzi o drugą rundę konfrontacji tych dwóch zespołów, katowiczanie u siebie wygrali już dosyć pewnie, bo 3-0 z niżej notowanym rywalem. No i zobaczymy, czy ta zwycięska passa zostanie podtrzymana i goście z Górnego Śląska dzisiaj wywiozą z Nowego Targu również 3 punkty. Fabian Kapica. Dobrze tam przydzierał się młody nowotarżanin. Będziemy mieli karę. Odłożona kara. Zjeżdża do swojego boksu Marej, tak w pół drogi się zatrzymał. Jest 6. zawodnik w polu, jeżeli chodzi o GKS Katowice. Sędzia nie przerywa ciągle
gry. Pusta katowicka bramka Wronka. Zostawił krążek Pasiutowi. No i mają teraz taki dodatkowy handicap katowiczanie w postaci gry 6-5. Mogą sobie i przetrenować taki wariant podopieczni trenera Jacka Płachty. Teraz Wronka. No i prosto na łopatkę kija Bochnaka. A teraz sędzia już może opuścić tą rękę. Na pewno już gdzieś tam go w pewnym momencie bolała. Długo ją trzymał w górze. Na ławce kar zameldował się Bochnak i przez najbliższe 120 sekund będzie tam zasiadał. No chyba, że któryś z zawodników z Katowic przymusowo skróci mu tą karę, a stanie się tak tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli Katowice zdobędą gola. Trzecia przewaga gości, jak zostanie wykorzystana. Jak na razie taka sposobność, ale zobaczmy. Bondaruk urwał się obrońcą. Bondaruk! Gdzie jest krążek? Broni Marej. Idealna sytuacja Bondaruka, no ale nie miał za bardzo jak tego uderzyć, jak tylko spróbować pod parkanem. Nie dał się na to nabrać Marej. No to by była dopiero historia, drodzy Państwo, gdyby Katowice straciły gola grając w przewadze. Jak do tej pory tylko Nowotarżanom w cudzysłowie udawała się ta sztuka. Hudson obok bramki tam potężnie ze skrzydła próbował Pasiut. Krążek do Hudsona obsłużył teraz podaniem Pasiuta. Pasiut, niedokładne przyjęcie Grzegorza Pasiuta. Ten odgrywa za bramkę. Teraz po rykoszecie po strzale Hudsona. Ciągle Hudson wybrał Jona Monto. Monto do Hudsona. Hudson robi sobie miejsce. Hudson obok bramki. Zatrzyma ten krążek, wydaje się, Pasiut. Tak też się właśnie zadziała. Pasiut. Na niebieskiej jest Jona Monto. Ten oddaje do Pasiuta. Pasiut ponad bramką. Hudson. Hudson pocelował, szukał tam okienka. Teraz dopiero krążek opuścił tercję obronną Podhala. Do końca kary Bochnaka jeszcze 20 sekund. Na razie ta przewaga jakoś specjalnie dobrze dla Katowiczan nie wygląda. Były co prawda próby strzałów, próby uderzeń z różnych pozycji, no ale nie przyniosło to oczekiwanego efektu w postaci gola. Teraz Mrugała, byle dalej od własnej bramki. I w międzyczasie z ławki kar powrócił Bochnak. No i szarotki przetrwały ten napór Katowiczan. Fraszko. Dynamicznie przedzierał się tam Fraszko. Zdjęty w ostatniej chwili. Wronka! Dołożył tam parkana Bizup. Kontrolował wszystko Paweł Bizup. Jeszcze nie koniec. Wronka. Patryk Wronka na drugą stronę. Widzi dużo ten zawodnik. Próbował znaleźć tym podaniem swojego kolegę. Teraz tam ostrzejsze starcie pod bandą. I sędzia używa gwizdka, spalone na linii niebieskiej. A do końca drugiej tercji 13 minut i 35 sekund. No i ten spalony został potraktowany jako rozmyślny, a zatem gra będzie wznawiana, gra musi być wznawiana pod bramką Mareja. Sulka. Sulka. Gdzie jest krążek? Sulka sam nie był pewien, gdzie ten krążek się znajduje. Ostatecznie znalazł się pod jego kijem. Pod halę. Uderzenie. Zablokowana próba Bochnaka. Teraz pędzi Sulka. Naciska go Michalski. No przecież ci dwaj zawodnicy znają się no niemalże jak łyse konie. Lata spędzone w jednej drużynie. Mam tutaj na myśli drużynę Podhala, bo przecież Michalski przeniósł się do Katowic. Jest on wychowankiem nowotarskiego klubu. No i już tam trzeci sezon również sobie radzi. Bochnak, wrzucenie po krosie. Próbował przejąć gumę Fabian Kapica. Nie udała mu się ta sztuka.
Przejął ją za to Hudson. Wypatrzył na skrzydle Bepierszcza Mateusz Bepierszczy. Dobrze tam dociskany do bandy przez Szurowskiego. Wyjaśnia wszystko Kolusz. Nie utrzymali się w tercji katowiczanie. Siuty. Dynamicznie w swoim stylu. Bartłomiej wsuł. Wsuł na niebieską do Wolraba. Wolrab po łyżwach Hudsona. Bepierz dociśnięty do bandy. Wrzutka. Zbija ten krążek do boku Marej. Teraz znowu tarżanie przez dłuższy okres czasu goszczą pod katowicką bramką. Do tego czasu zaasekurował to Wolrab, ale sędzia odgwizdał teraz podanie krążka ręką. No i gra będzie wznawiana w tercji neutralnej. Bryniczka powalczył tam na wznowieniu. Bizup. Krążek pod łopatką kija Lehtonena. Lehtonen do Wajdy. Wajda ma trochę miejsca. Wajda, uderzenie, ale znowu przerwana gra. Spalony w polu bramkowym, tak orzekł arbiter. No i z takiego płynnego spotkania zrobiło nam się dużo tutaj takich przerw niewymuszonych w grze. Teraz widzieli Państwo, jak trener Jacek Płachta instruuje swoich zawodników. Przekazuje im, jak mają traktować swojego przeciwnika, jak mają grać. Na pewno też świadom tego trener Płachta, że były szanse, były okazje. Tymczasem Tomasik pocelował, szukał bliższego słupka. Nie wpadł krążek do katowickiej bramki. Teraz aż podskoczył tamki zawodnika z Katowic. Uwaga, sytuacja sam na sam. Popatrzmy, Eriksen, zamieszanie, będzie kara, będzie wykluczenie. Ja spoglądam na sędziego, ten ma uniesioną wysoko rękę. No pojechał tutaj jak po swoje. I co? Czyżbyśmy tu mieli rzut karny, czy to będzie tylko kara? Będzie rzut karny. A zatem będzie tutaj najazd. Tego w dzisiejszym spotkaniu jeszcze nie mieliśmy. Anton Eriksson, a więc sam poszkodowany będzie wykonawcą tego najazdu. No przypominam, że Paweł Bizup wyszedł z Komarch Krakowią obronną ręką, rzuta karny. Zobaczmy, jak będzie teraz. Eriksson zabrał się z krążkiem. Bizup wyjechał. Eriksson, nie ma bramki. Broni Paweł Bizup, za co dostał teraz burzę braw. A Eriksson niepocieszony zjeżdża do katowickiego boksu. Teraz na powtórce. No i próbował gdzieś tam ponad ręką skierować ten krążek do nowarskiej bramki. No wściekły również trener Płachta. Teraz pokrzykuje tam coś na swoich podopiecznych. Nie wiem, czy konkretnie na Eriksona. W każdym razie to już jest historia. Ciągle na tablicy świetlnej 0-1. Ile jeszcze katowiczanie będą musieli mieć okazji, żeby ten krążek wpadł do nowotarskiej bramki? Tego nie wiem. To wszystko zależy tylko i wyłącznie od nich. Znowu teraz groźnie pod bramką Bizuba. Rozpędza się prawym skrzydłem Bondaruk. Bondaruk odbija krążek. Marej jeszcze próba dobitki. No i na posterunku Jasiek Murasz. No rozkręca się tutaj z minuty na minutę ten mecz. Za 34 sekundy połowa spotkania będzie za nami. Wznowienie dla katowiczan. Hudson, ale niedokładnie.
Fraszko. Fraszko na granie na drugą stronę. Próbował znaleźć Pasiuta. Znowu tam pofrunął wysoko kij katowickiego zawodnika. Wronka. Niedokładnie. Urwał się teraz Boknak. Czy ta kontra będzie zabójcza dla Katowiczan? Strzał Boknaka. Odbija John Murray. Ale brawa za decyzję dla tego młodego zawodnika Podhala. Ze spotkania na spotkanie ta nowotarska młodzież nabiera tutaj takiego sznytu. Ten taki brylant czy diament zaczyna być szlifowany przez trenera Gusowa. Wiadomo, że do tego potrzeba cierpliwości, no ale jak na razie ta praca z wychowankami, z młodzieżą może nie przynosi takich efektów, jakby chciał trener, no ale na pewno w przyszłości zaprocentuje. Wajda, zablokowany strzał kolejnego z wychowanków nowotarskiego Podhala. Wajda też dobrze czuje się w Katowicach. Siuty, uderzenie, nie miał z tym najmniejszych problemów. Marej postanowił również nie mrozić tego krążka, od razu wrzucił go do swoich partnerów, wskazywał na to, żeby grali, żeby szli do przodu z akcją. Wielkiewicz nie przejął krążka, przejmie go za to Lehtonen. Eriksson naciskany przez Szurowskiego. Eriksson przeszkodził teraz sędzia zawodnikom z Nowego Targu. Krężołek, chwila dominacji Katowiczan. Krężołek, jaki miękkie znalazł tym podaniem Krężołek. I Bizup przyjął ten krążek, zagwizdał sędzia. Krążek wypluty przez Bizuba. Nie zamroził gumy, jednak sędzia użył gwizdka. Trochę zdaje się przedwcześnie. Natomiast to jest decyzja, której arbiter już nie cofnie. Gra wznawiana pod bramką Bizuba, konkretnie po lewej jego ręce. Krążek dla Katowiczan po tym wznowieniu. Teraz ostro pod bandą. Chyba będzie wykluczenie. Wykluczenie to nie wiem, ale będzie potrzebna interwencja masażysty. Zobaczmy, jeden i drugi zawodnik ucierpieli w tym starciu, ale wydaje się, że nic tam poważnego się nie stało. Mrugała. I Oskar Krawczyk tam po tym właśnie starciu, które Państwo teraz mogą zaobserwować na powtórce. Naradzają się sędziowie główni, w pobliżu kapitan Gieksy Grzegorz Pasiut. I co? Jaka będzie decyzja? Jednak kara, jednak wykluczenie na 8 minut i 5 sekund przed zakończeniem drugiej tercji. Będziemy mieli karę dla nowotarskiego zawodnika. Worwa nie może się pogodzić z taką decyzją, z taką interpretacją sędziego, no ale ta decyzja zostaje utrzymana w swojej mocy. Dwie minuty palą się po stronie Nowego Targu. No i popatrzmy, kolejna przewaga Katowiczan, poprzednia, no mówiąc tak eufemistycznie, nie należała do najlepszych. Czy teraz wyciągną po tym, jak trener Płachta miał pretensje do gry w przewadze, wnioski zawodnicy katowickiej Gieksy? Popatrzmy. Pasiut, tak jak już wspominałem na początku dzisiejszej transmisji, Pasiut mocno eksploatowany w tych przewagach. Nie inaczej jest dzisiaj. Teraz nowotarżanie, próbował tam krążek odebrać Słowakiewicz. Wypchnięci Katowiczanie. No i od początku mozolnie
Muszą wjechać, zbudować, założyć hokejowy zamek. Jona Monto zablokowany. Przytrzymał ten krążek Pasiut. Teraz Szurowski dociska tam Letonena. Gdzie jest krążek? Nie traci go z pola widzenia sędzia. Ciągle katowiczanie. Monto. Monto zamarkował strzał. Monto pocelował. Gdzieś tam chciał pod parkanami wepchnąć ten krążek, ale nieudana próba Jony Monto. Równo minuta do zakończenia kary Worwy. I będzie kolejna kara. Będzie wykluczenie. Sędzia pokazuje, że faulu tam dopuścił się Bryniczka. Ten no nie może kompletnie uwierzyć w to, co chce mu teraz zakomunikować sędzia. No ale ten jednoznacznie pokazuje, że za przeszkadzanie. Na ławkę kar odesłany zostanie Maciej Sulka. No i teraz autostrada do bramki, do zdobycia bramki, o może w ten sposób powiem, dla GKS-u Katowice otwarta. W międzyczasie poprosił trener Płachta o czas. Proszę zobaczyć, jak uspokaja swoich zawodników, jak jeszcze próbuje im rozrysować tą przewagę. On doskonale wie, że teraz ma przewagę dwóch zawodników i wie doskonale, że może sobie podczas tej przewagi no, ustawić tą grę. Mogą tutaj nawet paść dwie bramki, dwie gole. Na pewno dałoby to nieco więcej spokoju w szeregach katowiczan. No przecież oni tylko prowadzą tu jedną, jedyną bramką. No i ciężkie chwile będą przeżywali teraz zawodnicy z Nowego Targu, przynajmniej przez 53 sekundy, bo wtedy zakończy się pierwsza kara, o ile wcześniej nie zostanie zdobyta bramka. I spójrzmy, Pasiut gotowy tam na wznowieniu, naprzeciwko niego stanie Słowakiewicz, powalczył Słowakiewicz jak tylko mógł. Szurowski próbował wystrzelić ten krążek, nie udało się, jeszcze ruszył Słowakiewicz, Słowakiewicz zagrozi bramce Mareja, Słowakiewicz obok bramki, no ale tutaj brama dla Słowakiewicza, nie dość, że Podhale gra z ubytkiem jednego, dwóch zawodników jeszcze spróbowali wyprowadzić tutaj kontrę, która nie zakończyła się bramką. Hudson, przeraźliwe gwizdy na miejskiej hali lodowej w Nowym Targu, krążek do Hudsona, Pasiut, Hudson wymienił się krążkiem, gol! Hudson zdobywa bramkę, pięknie tutaj wsadził Karl Hudson ten krążek, a więc pierwsza z kar anulowana, no i cieszy się tutaj razem ze swoimi kolegami Karl Hudson. Nie spójrzmy, wymiana z Pasiutem, przyjął sobie ten krążek Hudson, no i pod samą poprzeczkę w okienko zmieścił ten krążek w bramce Bizuba, minuta i 25 sekund. To jest czas, który jeszcze pozostanie do zakończenia kary Sulki. No już łapią taki, można powiedzieć, niepełny, ale już taki głębszy oddech katowiczanie. Mają delikatny komfort, no ale dwie bramki w hokeju to strata, którą można szybko odrobić. Ja wrócę jeszcze chociażby do tego meczu z Komar Krakowią, gdzie Szarotki rzeczywiście potrafiły ambicją, wolą walki odrobić ten wynik, no i również odrobić dwie bramki. No ale ciągle, teraz jeszcze katowiczanie, Wronka. Wronka na niebieską, krążek u Wanackiego, Wanacki do Fraszki, Fraszko nie zdecydował się na strzał, zagrywa za to na skrzydło, za bramką Wronka. Wronka. Krążek wędruje jak po sznurku. Wronka niedokładnie, Bizup nie zamroził tego krążka. Jeszcze ciągle katowiczanie. 36 sekund do zakończenia kary Sulki. Wanacki z niebieskiej, nie ma decyzji o strzale. Ciągle tutaj tylko wymiana tego krążka. Za bramką Wronka. Na środku pokazuje się krążek do Wanackiego. Wanacki do Wronki. Wronka na drugą stronę, uderzenie jeszcze gdzieś tam rękawicą. Zbijał ten krążek do boku Paweł Bizup. Nie udaje się Nowotarżanom wystrzelić tego krążka. Sulka gotowy już do powrotu, a to nastąpi za 4 sekundy. Już Marej mocno uderza kijem o taflę lodową. Zablokowany krężołek w ostatniej
Chwilinę i Sulka. Nie upuszcza jeszcze krążek tercji. Teraz dopiero łapią nowotarżanie oddech. Wanacki. Wanacki rollingiem po bandzie. Jest tam Bepierszcz. Odcięta możliwość podania do Bepierszcza. No i nowotarżanie. Też ta kontra raczej tutaj na wiele się nie zapowiada, chociaż Worwa jeszcze tam powalczył ambitnie. Ciągle Jakub Worwa, młody nowotarżanin, robi co może. Utrzymują się szarotki. Blisko sędzia, nie ma tam mowy o wykluczeniu. Tomasik, Tomasik na środek. Majoch! I teraz obronił uderzenie Majocha. John Maren wyjeżdżając na przedpole swojej bramki i skracając dobrze tutaj kąt po uderzeniu Majocha. No i tak jak widzicie teraz Państwo na powtórce. Na 4 minuty i 10 sekund będzie wznowienie po lewej ręce katowickiego golkipera. Wronka do Pasiuta. Pasiut zablokowany przez Sulkę. Wmieszał się w to wszystko jeszcze w Sul. No i zobaczmy, czy zabiorą się z krążkiem nowotarżanie. Siuty miał ten krążek za sobą. Mógł to nieco lepiej zrobić Siuty. Ostre starcie znowu tam za bramką Maryja. Iskrzy domagają się kibice z Nowego Targu od gwizdania wykluczenia. Sędzia niewzruszony w tej sytuacji. Teraz Majok mocno zaatakowany. Ja spoglądam na sędziego. Gwizdek ani tutaj drgnie u arbitra. Sulka. Boknak. I będzie kara. Jeszcze mamy tam jakiś pojedynek pięściarski pod bramką Maryja. Okładają się panowie, próbują już w parterze. To bardziej wygląda na takie zapasy. Majoch. I krężołek, tak? Jeżeli dobrze widzę, 88 numer. No teraz to już się na pewno nie obejdzie bez wykluczeń. No dużo teraz takiej nerwowości niepotrzebnej wkradło się u jednych i drugich. Teraz Hudson jeszcze takim gestem. No właśnie, teraz Państwo możecie zobaczyć na powtórce, co tam się podziało. Sędziowie naradzają się. Jaka będzie decyzja? 2 minuty za uderzanie. Ja spoglądam na zegar. Ale drzwiczki do nowotarskiego boksu również uchylone. Czy to będzie obustronne wykluczenie? 3 minuty 16 sekund do zakończenia drugiej tercji. No przeciągnie nam się ta druga odsłona. Jeszcze sędzia liniowy pojechał tam wytłumaczyć decyzję trenerowi Płachcie. A ja widzę tak, 5 nowotarżan i 3 katowiczan, a więc podwójna kara, mniejsza nałożona na zespół Jacka Płachty. No irytuje się tam ewidentnie Jacek Płachta. No i niebywała okazja do tego, żeby nawiązać kontakt. Spójrzmy, Kolusz do Tomasika. Tomasik do Bryniczki. Na środku jest Siuty, z drugiej strony czai się Bondaruk. Bryniczka, krążek trafia do Kolusza. Kolusz odbija Marej. Chyba tam jeszcze słupek zadźwięczał w bramce Mareja. Szarotki teraz mają, tak jak powiedziałem, dużą szansę, żeby zdobyć chociaż tutaj kontakt. Kolusz zablokowana możliwość uderzenia dla Kolusza. Bondaruk odbija krążek. Gdzie jest guma? Jest u Mareja. Liczył gdzieś tam Gleb Bondaruk, że ten krążek
zostanie wypluty być może i z tego skorzysta Rosjanin. Minuta i 24 sekundy jeszcze gry w podwójnej przewadze dla Nowotarżan. Powalczył tam Bryniczka, zbiera ten krążek Bondaruk. Guma trafia do Kolusza. Kolusz zamarkował podanie. Bondaruk nie decyduje się na strzał. Kolusz do Tomasika, Kolusz do Bondaruka. Bondaruk przed bramkę, mógł być zmylony tym wszystkim. Marej, minuta i 9 sekund przewagi. Kolusz wymienia się pozycją z Tomasikiem. Kolusz na drugą stronę, Bondaruk. Dlaczego nie uderzał? No to on chyba tylko sam o tym wie. Teraz krążek trafia do Kolusza. Uderzenie, strzał obok bramki, potężna bomba, ale niecelnie. I teraz kolejna kara, będzie kolejne wykluczenie. Kolusz, jeszcze nie przerywają sędziowie, odłożona kara. Zjeżdża Bizup, szósty gracz z pola. Uderzenie, teraz zamrożony, przepraszam, nie zamrożony, a dotknięty. Ależ nam się tutaj ten mecz zaostrzył w Nowym Targu. Sędziowie nie dopuścili do jakichś większych tam przepychanek, chociaż Wielkiewicz tam z Pasiutem, no, mają sobie coś do powiedzenia. No i te strzały, tak jak teraz mogliście Państwo zobaczyć, obok bramki Mareja i teraz no, potknął się w okolicach bramki Mareja. Nie, to nie chodziło o to zagranie, natomiast ta kara w tak zwanym międzyczasie na zawodnika katowickiego nałożona. Podjechał Grzegorz Pasiut do sędziów, ci w czwórkę w okolicach stolika sędziowskiego teraz naradzają się, wymieniają się swoimi spostrzeżeniami. Podjechał Damian Tomasik. On też usłyszy, co ma zakomunikować sędzia. No teraz Grzegorz Pasiut niepocieszony zjeżdża do swojego boksu. No i pokazuje takim gestem do trenera Płachty. Tak jakby chciał mu powiedzieć, co ja mogę, panie trenerze, to jest decyzja sędziego i tylko i wyłącznie. A więc teraz speaker zakomunikował, że bramkarz John Marej otrzymał podwójną karę mniejszą, drodzy państwo. A więc no teraz to już szarotki na pewno jak nie będą w stanie zdobyć w takiej sytuacji gola, no to ja już nie wiem kiedy. Dzisiaj w tym meczu no, mamy sytuację jak w kalejdoskopie. Choć mimo wszystko to i tak póki co katowiczanie bardziej powinni być zadowoleni mimo tych nałożonych kar, no bo to oni mają na swoim koncie dwie bramki. Nowotarżanie muszą gonić. Zawsze to jest taka niewdzięczna rola. Walka o krążek. Wanacki sprowadzony do parteru. Powoli również będzie się nam kończyła druga tercja. Do końca minuta i 33 sekundy. Czy szarotki zdołają tutaj jeszcze zdobyć bramkę? Za dużo tych podań, za mało decyzji o strzale. Wolrap czeka na niebieskiej. Wszystko toczy się za bramką Marej. A teraz nagranie wzdłuż bramki. Jaki Wienko już gotowy. Wolrap ma trochę miejsca. Wolrap, czy będzie uderzał? Wolrap obok bramki. Ależ teraz rozregulowane celowniki. No i teraz odmierzana ta kara 4 minut dla Mareja. Minuta i 5 sekund do zakończenia drugiej tercji. Szurowski. Do Wolraba. Wolrap do Wielkiewicza. Jest tam Słowakiewicz. Jest również Worwa. No anemiczna ta gra w przewadze, jeżeli chodzi o szarotki. Mało tutaj strzałów. Broni wszystko Marej. Jeszcze podbity krążek. No i katowiczanie wyjaśniają wszystko. Marej jak na razie pozostaje niepokonany.
Gra będzie wznawiona po prawej ręce Johna Mareya. Bryniczka z Pasiutem, taka teraz para powalczy na tym wznowieniu. Górą Bryniczka, ale szybko Lehtonen wyjaśnia sytuację. Wystrzelony krążek po rykoszecie. Nie ma mowy o wykluczeniu. Nawet gdyby tutaj Szarotkom nie udało się w przeciągu tej drugiej tercji nawiązać kontaktu bramkowego, no to przecież będą mieli blisko 3 minuty w trzeciej tercji. Od takiego handicapu zaczną trzecią tercję podopieczni trenera Gusowa, a ten już na pewno zatroszczy się o to, żeby w przerwie między drugą a trzecią tercją poinstruować swoich podopiecznych, co mają zrobić, żeby spróbowali doprowadzić do remisu. Na pewno Gusow jest dobrym motywatorem. Tego odmówić mu absolutnie nie można. Więc myślę, że pewne uwagi i pewne schematy już ma tam rozrysowane, jak nie swojej na tablicy, no to w głowie na pewno. Do końca drugiej tercji 10 sekund. Walka o krążek w okolicy neutralnej. Jeszcze Kolusz. Przewraca się Marcin Kolusz. Spoglądam na sędziego. Nie ma kolejnego wykluczenia. A teraz syrena zakończyła drugą tercję spotkania. Tauron Podkale. Nowy Targ przegrywa 0-2 z GKS-em Katowice. Do Nowego Targu wracamy za kwadrat.
Baby Boom. Z miłości do dziecka najpiękniejsze mebelki z kolekcji Disney w pokoju Twojego dziecka. Sprawdź naszą ofertę na stronie www.babyboom-disney.pl. Fitness Factory to idealne miejsce na pracowanie nad swoim ciałem na najnowszym i najbardziej innowacyjnym sprzęcie. 1200 metrów kwadratowych to fitness, treningi EMS, treningi personalne, zajęcia rowerowe oraz strefa kobiet. Jest to jedyne miejsce na Podhalu, gdzie poza treningami posiadamy szeroki wachlarz zabiegów wyszczuplających, redukujących celulit, modelujących sylwetkę, po których pokochasz swoje ciało. Wiedza, doświadczenie trenerów oraz z kosmetologów i wyjątkowa atmosfera to dla naszych klientów gwarancja sukcesu. Zapraszamy! Grupa Jandura. Jest to producent usług stolarskich, który oferuje projekty, schodów, mebli, wzorów i zdobień, suszenie tarcicy, klejenie i cięcie blatów drewnianych, obróbka i frezowanie na pięcioosiowym centrum obróbczym, lakierowanie, wycinanie frontów ozdobnych z drewna i MDF-u. Jandura to również osada zbójecka Jandura, która oferuje 7 domków i 2 szałasy, położona w odległości około 50 metrów od jeziora Czorsztyńskiego z piękną panoramą na Tatry. Partnerem głównym Polskiej Hokej Ligi jest Województwo Śląskie. Sponsorem wydarzenia jest Województwo Śląskie. Magazyn hokejowy co czwartek na kanale YouTube Polskiego Hokeja.
Mroczkowskiego. Mroczkowski. Ależ bramka! Teraz z kolei Tyszanie po raz piąty. Trzech zawodników ruszyło. No i już mamy wymianę pojedynków pięściarskich. We'll be right back.
40 minut gry meczu pomiędzy Tauronem Podhale, Nowy Targ, a GKS-em Katowice za nami. I tym samym Tauron Podhale przegrywa 0-2 z GKS-em Katowice. Bramki dla Katowiczan zdobywali kolejno Grzegorz Pasiut i Karl Hudson. Nadmienić tutaj trzeba, że bramki zdobyte w liczebnej przewadze. Pasiut zdobył bramkę, kiedy to jego zespół grał 5-4, natomiast Hudson wykorzystał fakt gry w podwójnej przewadze i zdobył bramkę 5-3. Trzecią tercję Nowotarżanie rozpoczną od 2 minut i 45 sekund z przewagą 5-4. To jest konsekwencja podwójnej kary mniejszej nałożonej na Johna Mareya. No i tak jak już wspominałem wcześniej, duża szansa do tego, żeby Szarotki mogły nawiązać kontakt, strzelając bramkę w przewadze. I zobaczmy, już tam Marej próbował mocnym strzałem wyekspediować ten krążek. Wydaje się, że Szarotki opanują tutaj sytuację, spróbują założyć zamek, tak też się dzieje. Krążek szczęśliwie trafia do Kolusza, Kolusz do Tomasika. Tomasik nie spodziewał się tego podania. Ostatecznie Damian Tomasik radzi sobie ze swoim rywalem, chociaż Hudson tam wściekle go atakuje, naciska, przeszkadza, utrudnia rozegranie jak tylko może, jak tylko umie. Pasiut teraz dużo nie myśląc wystrzeliwuje ten krążek. Już 50 sekund z trzeciej tercji upłynęło do końca kary. Jeszcze minuta 50 sekund. Co tutaj zrobią Nowotarżanie? No jak na razie ta przewaga idzie jak po grudzie. Znowu tutaj Kolusz próbował wstrzelić ten krążek, założyć zamek, ale czujnie katowicka defensywa. No i wszystko niejako zaczyna się od początku. Bondaruk. Był tam Kruczek i teraz wyręczył Kruczka Lehtonen. Znowu tylko Bizup zatrzymał ten krążek za własną bramką. Jeszcze tylko minuta i 19 sekund. Czy katowiczanie przetrwają te ciężkie chwile? No ciężkie. Jak na razie tutaj nie było chyba groźnego strzału na bramkę Mareya. Teraz Słowakiewicz. Ja spoglądam na sędziego. Nie ma odgwizdanego wykluczenia, chociaż jak zresztą Państwo gdzieś tam w tle możecie słyszeć, domagają się tego nowotarscy kibice. Jeszcze Szarotki, Wolrap. Na niebieską Szurowski, Wolrap po kiju Michalskiego. I teraz Michalski. Pasiut uszczknął kilkanaście sekund z kary. Szarotki jeszcze mają tylko 30 sekund. Trener Gusow no spokojnie patrzy na to, co się dzieje na tafli. Kolusz do łapaczki Mareya celował tam gdzieś w górne rejony bramki. Marcin Kolusz. Już widać, poirytowany Kolusz był tym, że ta przewaga nie idzie. No i postanowił sam spróbować wymierzyć sprawiedliwość, zdobyć kontaktowego gola. No ale jak widać, nie jest to taka łatwa i oczywista sprawa pokonać katowickiego golkipera. Który jak na razie nie musiał wyciągać krążka zza własnych pleców. Na razie ciężko tutaj powiedzieć, że on pracuje na kolejny shootout, ale znowu Kolusz i będzie kara, będzie wykluczenie. Znowu przedzierał się Marcin Kolusz, sędzia pokazał za spowodowanie upadku przeciwnika. Powędruje katowicki zawodnik Eriksson, skwitował tylko tą decyzję sędziego uśmiechem. No i kolejna przewaga dla Podhala. No ale co z tego, skoro że tyle tych przewag mają Nowotarżanie, jak nie potrafią wykorzystać ani jednej, a przecież przypomnę, grali w podwójnej przewadze. Grali w przewadze, kiedy to przez 4 minuty 5-4 w takim zestawieniu. No i teraz znowu przez 2 minuty zagrają 5-4.
a Katowiczanie bez zbędnych ceregieli wystrzeliwują ten krążek. Michalski już tam wysoko atakuje Wolraba, podłączył się Pasiut. To i Bondaruk od własnej bramki. Rozpędza się Rosjanin prawą stroną. Bondaruk objechał bramkę. Bondaruk rozczytał to wszystko Worwa. No i szarotki. Wolrab jest za bramką Słowakiewicz. Szczęśliwie trafił do niego ten krążek. Worwa przemieścił się na środek. Trochę miejsca na niebieskiej. Wolrab pod bramką. Teraz ucierpiał tam Kruczek po tym mocnym uderzeniu Wolraba. Nie tyle może ucierpiał, co na pewno go to musiało zaboleć. No ale hokeiści to są twardzi ludzie. I nie takie uderzenia nieraz przyjmowali na ciało. A Jacek Płachta znowu w taki energiczny sposób gestykuluje. Wręcz chwilami pokrzykuje na swoich podopiecznych. Tak jakby mimo prowadzenia do końca nie podobała się ta gra. Tak jakby oczekiwał od nich czegoś innego. Teraz Jona Monto zaatakowany. Monto i nowotarżanie Bryniczka do Tomasika. Tomasik obok bramki. Kolusz. Znowu guma u Tomasika. Jeszcze 7 sekund i z ławki kar powróci Eriksson. Kolusz. Co zrobi Kolusz? Oddaje do Bryniczki. Bryniczka podbity. Przepraszam, to był Wielkiewicz. Podbity ten krążek. No i znowu zmarnowana sytuacja, kiedy to grali z przewagą jednego zawodnika nowotarżanie. Hudson. Hudson. Dobry pomysł, ale nie skorzystali z tego jego koledzy. Kapica. Fabian Kapica pod bramkę. Wsuł ma krążek na bekęcie. Marej zwija się tam jak w ukropie. No pachniało teraz golem dla Podhala. Na pewno ta bramka kontaktowa tutaj sprawiłaby, że to spotkanie nam się tutaj nieco zmieni. A teraz Wronka, ale Bizup tak spojrzał jeszcze na Patryka Wronkę i jakby mu chciał powiedzieć, no chłopie, takim strzałem, no to ty mnie na pewno nie pokonasz. No właśnie, spójrzmy. Bizup przyjął ten krążek gdzieś tam na korpus, na ciało. Jeszcze rozejrzał się, czy gdzieś mu się tam nie wymknął. No i wznowienie po prawej ręce Pawła Bizuba. Teraz dynamicznie Bondaruk z ostrego kąta przypilnował dobrze swojego bliższego słupka Marej. Worwa do Słowakiewicza. Słowakiewicz przed bramkę. Jeszcze Szurowski. No i nowotarżanie teraz wyjaśniają. 13 minut i 44 sekundy do zakończenia trzeciej odsłony spotkania. Wynik ciągle niekorzystny dla Podhala. Przegrywają 0-2 na własnym lodowisku. Marej teraz z dużą dozą spokoju obił ten krążek o bandę. Trochę takich bilardowych zagrań. Jest tam Jona Monto, Bryniczka. Urwał się Wielkiewicz. Nagranie przed bramkę i Bryniczka. No, gdyby ten krążek usiadł na kiju, no to byłaby bramka stuprocentowa. A tak tylko jęk zawodu na trybunach miejskiej hali lodowej w Nowym Targu. Tymczasem już tutaj próbował krężołek z backhandu, ale przeniósł ten krążek wysoko ponad poprzeczką bramki Bizuba. Zgubił tam kask Maciej Sulka, no musi czym prędzej zjechać do swojego boksu, bowiem byłaby nałożona dwuminutowa kara. No dopóki nie będzie jakiejś przerwy w grze, no, dopóty
kasku Sulka nie odzyska. No a przerwa pojawiła się właśnie w tej chwili. No i Bizup już próbuje dostarczyć ten kask swojemu koledze z zespołu, żeby ten mógł się tam w niego zaopatrzyć, a w międzyczasie oglądali Państwo to uderzenie krężą z backhandu, podbite jeszcze gdzieś tam przez Bizuba. Bizup mimo tych dwóch puszczonych goli, które ciężkie było notabene do obrony. Gol! Ja tu o Bizubie, a ten teraz znowu daje sobie wpakować krążek do bramki. Zobaczmy. Grzegorz Pasiut, no kto nie inny jak on, znowu do bramki i asysty dokłada kolejną bramkę. No i na tablicy świetlnej na równo 12 minut przed zakończeniem trzeciej tercji jest 0-3, a więc wynik z drugiej rundy. Tak w Katowicach zakończyło się spotkanie tych drużyn. No czy dzisiaj wynik ulegnie zmianie, czy będzie inny, czy będzie ten sam? Do tego, żebyśmy to wiedzieli, jeszcze trochę czasu. Lehtonen, teraz Katowiczanie jakby nabrali wiatru w żagle. Kruczek do Eriksona. Tomasik zostawił krążek w orwie. Worwa zablokowany. Mam wrażenie, że u zawodników w Nowym Targu brakuje takiej decyzji, żeby uderzyć z pierwszego krążka. Myślę, że gdyby tutaj próbowali tak, w taki sposób zagrozić bramce rywala, no to może to spowodowałoby lepszy efekt. No ale właśnie, ale o tym może za chwilę, bo Eriksson, Bizup, pachniało tutaj golem. Zjeżdża niepocieszony do swojego boksu Eriksson. Saroka złamał akcję do środka. Saroka odbija do boku Marej, ale brawa za tę próbę dla Białorusina z polskim paszportem. Teraz znowu Saroka wypatrzył Bryniczkę. Saroka, ależ on teraz aktywny w tych fragmentach spotkania. Jeszcze utrzymują się Katowiczanie, jak i Miękko. Bizup spokojnie wyłapuje to uderzenie z linii niebieskiej, nie dając się pokonać po raz czwarty. A próbował Dawid Musioł. No i gra wznawiana po prawej ręce Pawła Bizuba na 10 minut i 13 sekund przed zakończeniem tercji numer 3. Wronka. Patryk Wronka za bramką. Co zrobi Wronka? Na niebieską do Wanackiego. Wanocki wypalił jak z armaty. Wanacki, no ale tutaj po kiju któregoś z zawodników. Jednak dobra decyzja Wronki. Tam jeszcze chyba Bizup podbił ten krążek. Tutaj ujęcie z innej perspektywy, podanie Wronki. Tak, tam się jeszcze po kiju Bizuba ten krążek gdzieś przedostał. No i znowu tylko wznowienie. Wronka dobrze tutaj zatrzymał ten krążek, zgasił go backhandem. Patryk Wronka czekał na podanie Hudson. Wronka nie decyduje się na takowe. Wronka teraz dopiero krążek u Karla Hudsona, ale niedokładnie z tej niedokładności nie skorzystali Katowiczanie. Hudson do Pasiuta. Czy Grzegorz Pasiut w Nowym Targu upoluje hat-tricka? Fraszko. Hudson na drugą stronę.
Pasiut na środku, zablokowany Grzegorz Pasiut, ale utrzymał się Kryniczanin przy krążku. Wronka. Zamknięci Nowotarżanie we własnej tercji. Kruczek. Wronka. Fraszko zablokowany przez Bondaruka. Mam wrażenie, że tutaj będą potrzebowali zmiany katowiczanie. Tak też się dzieje. Dosyć długa ta zmiana, nieco przeciągnięta. A to już trzecia tercja zmierza ku ostatecznemu, można powiedzieć, rozwiązaniu, ale jeszcze nie ferujmy tutaj wyroków, bo Nowotarżanie pokazali w tym sezonie, że są ambitną drużyną, no ale ciężko będzie pokonać tak dysponowanego Mareja, no i sforsować tą, te zasieki obronne katowiczan. Tym razem gra będzie wznowiona pod katowicką bramką. Powalczył tam Bryniczka z Jono Monto. Michalski. Utrzymali się katowiczanie do tej chwili. Musieli wyjechać. Musią. Tylko wstrzelnie krążka za bramkę Bizuba. Michalski nie otrzymał dobrze tego podania na kij. Bryniczka rollingiem po bandzie. Wielkiewicz. Wolrap zaasakurował. Teraz Tomasik. Aj, jak się pomylił Tomasik, ale w sukurs tam przychodzi Kolusz. A więc bez konsekwencji po błędzie Tomasika. Hudson. Teraz dosyć delikatnie krążek trafia do Pasiuta. Ja takie mam wrażenie, że katowiczanie już chyba powoli z tego piątego biegu spuszczają. Spuszczają troszeczkę z tonu. No i zwycięstwo 3-0 w zupełności by wystarczyło. Zwycięstwo to jest zwycięstwo. Teraz jeszcze próbował Fraszko. Liczą się 3 punkty w ligowej tabeli, no i umacnianie swojej pozycji na fotelu lidera polskiej Hokej Ligi. A teraz będziemy mieli wykluczenie. Zjechał już Marej, ale nie zdążył wskoczyć. 6 zawodnik z pola. Karę łapie zawodnik Szarotek. Jeszcze Fraszko ma sobie coś do wyjaśnienia z Nowotarżaninem, konkretnie z Fabianem Kapicą. No i na 6 minut i 37 sekund katowicka Gieksa. Stanie przed sposobnością dołożenia 4. gola. Wznowienie, ale Nowotarżanie momentalnie ekspediują tą gumę. No i wszystko tutaj od podstaw będą musieli zrobić katowiczanie. Hudson, dobre wprowadzenie krążka. Pasiut na niebieskiej, nie decyduje się na strzał z pierwszego krążka. Uspokajają katowiczanie, próbują rozprowadzić, rozegrać między sobą tą gumę. No nawet tutaj nie zmierzał do tego krążka Pasiut, bo wiedział, że tam pierwszy będzie przy tym krążku Nowotarżanin. A teraz no Szurowski popełnia no niewymuszony błąd. Wystrzelenie krążka bezpośrednio z własnej tercji, traktowane jako opóźnianie. No i przez minutę i 31 sekund katowiczanie grają z przewagą, uwaga, 2 zawodników. No i mają teraz okazję do podwyższenia prowadzenia. Ciężkie chwile czekają nowotarskich zawodników.
No i spójrzmy, jak będzie wyglądała ta przewaga. Na razie wszystko układa się pomyślnie. Plan minimum wykonany, czyli wygrane wznowienie. Katowiczanie już między sobą rozprowadzają krążek. Pasiut za bramkę do Lehtonena. Lehtonen z bronką. Uderzenie, bol! Jest bramka. Grzegorz Pasiut upolował hat-tricka, a więc stało się to, o czym mówiłem. Grzegorz Pasiut, trzy bramki, jedna asysta. Zobaczmy na powtórce, bo warto na to popatrzeć. Najeżdżał tutaj Pasiut zupełnie niepilnowany, wykorzystał przewagę wręcz we wzorcowy sposób. No i Bizu przepuszcza gdzieś tam pod parkanem ten krążek. Na 5 minut i 47 sekund. Tauron Podhale. Nowy Targ przegrywa z GKS-em Katowice. Czapek co prawda na miejskiej hali lodowej w Nowym Targu nie zobaczyliśmy, a i też trudno się dziwić, ale z boksu katowickiego poleciał jakiś kask, no to taka mała osłoda dla Pasiuta. No i minuta 30 sekund jeszcze gry w przewadze. Czy będzie piąte trafienie? O, na pewno będą do tego dążyli, bo zakończyć mecz 5-0. No taki ładny, okrągły wynik. Tym bardziej, że przy krążku katowiczanie. Wanacki. Krążek znowu trafia do Wanackiego. Wanacki, na środku jest Krężołek. Krężołek nie opanował krążka. Kruczek zamarkował tylko strzał. Zagranie do Wanackiego. Wanacki, gol! Jest bramka numer 5. Tam jeszcze chyba po rykoszecie uderzał z niebieskiej Wanacki. No strzał był taki plasowany po lodzie. Ale pytanie, czy ktoś tam jeszcze trącił tą gumę? Kruczek zamarkował strzał. Wanacki... Chyba nie. Chyba tutaj będzie ta bramka zapisana Wanackiemu. Tak mi się przynajmniej wydaje. No zobaczymy, czy speaker zawodów potwierdzi moje przypuszczenia. W każdym razie same piątki. 5 minut, 5 sekund do zakończenia trzeciej tercji i 5-0 prowadzi GKS Katowice. Smal. Wprowadzenie krążka. Niedokładnie rozegrali katowiczanie. Teraz tą czwartą formację wpuszcza trener Płachta. No, trudno się dziwić. Wynik jak najbardziej dobry, ładny, okazały. No tutaj wiele można przymiotników użyć, żeby określić to, co widnieje na tablicy świetlnej. Teraz gra wznawiana po prawej ręce nowotarskiego golkipera. Powalczył tam Majoch. Niedokładnie. Gol! Jest szóste trafienie. No kompletnie tutaj przyspali. No i Michalski. Tak, Mateusz Michalski. A więc wychowanek Podhala teraz lokuje krążek w nowotarskiej bramce. Ładnie tutaj pociągnął z nadgarstka Michalski. No i można powiedzieć, że już Podhale może nie na łopatkach, chociaż 0-6, no to tak jak mówię, okazały wynik. No i tak, speaker teraz potwierdza to, co Państwu zakomunikowałem. Mateusz Michalski, a asystę zapisuje Jona Monto. Ale jeszcze nowotarżanie dogają do samego końca. Katowiczanie będą teraz próbowali grać na
swojego bramkarza, żeby Marej dzisiaj zjeżdżał z shootoutem. No to chociaż strzelając tego jednego gola Marejowi, tak mogliby mu popsuć ten humor. Ale czy do tego dojdzie? Ciężko powiedzieć. 3,5 minuty do zakończenia trzeciej tercji. No i chyba mogę już mówić w kategoriach, że całego meczu nie sądzę, żeby tak grające Podhale dzisiaj mogło w jakiś sposób tutaj zagrozić. Znaczy zagrozić to może i by mogło, ale zdobyć 6 bramek raczej mission impossible. Wolrap złamał teraz akcję do środka i kolejna kontra. Zobaczmy, Pasiut. Pasiut na środek, czy będzie gol numer 7? Zamieszanie, gdzie jest krążek? Bizup nakrywa w ostatniej chwili. Troszeczkę tutaj mam wrażenie, katowiczanie tą kontrę mogli lepiej rozegrać. To ostatnie podanie nie dotarło tutaj do Wronki, a ten mógł się wpisać na listę strzelców. No aż się tutaj tak na tej powtórce prosiło, żeby Patryk Wronka otrzymał gumę na kija, ale nic z tych rzeczy się nie zadziało. Ciągle Podhale przegrywa 0-6. Majoch jeszcze szarpnął, Dawid Majoch ambitnie do przodu dla kibiców, dla drużyny, dla trenera i Marej wyłapuje ten krążek, a tam przed bramką jeszcze jakieś drobna wymiana zdań Siutego z Musiołem. Na 2 minuty 40 sekund przed końcem meczu gra wznawiana po lewej ręce Mareja. Powalczył Majoch, ale krążek w posiadaniu katowiczan. Bepierszcz znalazł tym podaniem Hudsona. Bepierszcz, wprowadzenie krążka, powstrzymany w ostatniej chwili przez Wsuła. Guma wyłuskana przez Majocha, chciał ją przyjąć Lehtonen, nie udała mu się ta sztuka. Hudson. Lehtonen, z prawą stroną mknął Eriksson, nie dotarło do Szweda to podanie. Bochnak ma trochę miejsca, zablokowany Bochnak, gol! Jest trafienie Fabiana Kapicy, a więc John Marej nie zachowa dzisiaj czystego kąta. Wściekają się tutaj katowiczanie, no chociaż prowadzą wysoko, no ale to co mówiłem, na pewno chcieli zagrać na swojego bramkarza, żeby ten dzisiaj pamiątkowy krążek z tego spotkania z Nowego Targu zabrał, a Kapica lokuje tutaj krążek, dużo się nie zastanawiając, pociągnął po lodzie, no i sprawił, że ta dzisiejsza porażka, która oczywiście stanie się faktem, zostanie nieco osłodzona. Od razu też Państwo możecie usłyszeć w tle, że kibice ożywili się w Nowym Targu. No tak, trzeba się cieszyć z małych rzeczy, jak nie ma upragnionych zwycięstw, no to to, co powiedziałem, trzeba cieszyć się z tego, że młodzież w Nowym Targu się ogrywa, zdobywa gole. Tymczasem katowiczanie, uwaga, strzał, nie ma bramki numer 7. Gra toczy się za bramką Bizuba. I teraz Kolusz, ma trochę miejsca Kolusz. Kolusz zablokowany. Wydawało się, że Kolusz tutaj urwie się Kruczkowi, nic jednak tak się nie zadziało. Ostatnia minuta trzeciej tercji, ostatnia minuta całego spotkania. No tak powoli podsumowując dzisiejsze spotkanie, można powiedzieć, było ciekawe. Było dużo wykluczeń, było dużo kar, jest sporo bramek. Plan, jeżeli chodzi o Katowice, wykonany w 100%. 3 punkty przede wszystkim w ligowej tabeli zapisane. Katowiczanie umocnią się w ligowej tabeli. Teraz depczą im tam po piętach jak mogą
Oświęcimianie. Bryniczka. Niedokładnie. Tomasik. Wielkiewicz. Czy jeszcze jakaś ostatnia akcja? Może pokuszą się o wotarżanie o gola numer 2. A jak gwizdek sędziego. 12 sekund do zakończenia meczu. Wznowienie pod bramką Mareja. A zatem to, co mówiłem, powoli dobiega końca mecz inaugurujący 19. kolejkę polskiej Hokej Ligi. Jeszcze tylko 12 sekund. Jeszcze ostatnie wrzucenie krążka gdzieś tam w nadziei na to, że zmieni tam tor lotu Słowakiewicz, a syrena zakończyła nam dziś ten hokejowy czwartek w Nowym Targu. Tauron Podhale Nowy Targ przegrywa 1-6 z GKS-em Katowice po bardzo ciekawym spotkaniu, bardzo ciekawym meczu. Dziękują sobie zawodnicy i dziękują sobie sędziowie, a my powoli będziemy z Państwem również się żegnać. Tak samo dziękując za emocje, za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na kolejne